Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i moim dzisiaj gościem Maciek Korowaj, pułkownik. Dzisiaj sobie opowiemy na temat agresji rosyjskiej w stosunku do swoich sąsiadów. Powiemy na temat planów budowy imperium, na temat toczącego się konfliktu, ale będziemy starać się spojrzeć nie z pozycji polskiej, czy zachodniej, czy nawet ukraińskiej, a raczej z tej rosyjskiej, co Rosję skłoniło do konfliktu, no i dosyć agresywnych działań, jak oni postrzegają, bo ich postrzeganie jest zupełnie inne. Oni postrzegają Zachód jako wrogów, a my postrzegamy Rosję jako wroga, często w Polsce, a więc chcielibyśmy troszeczkę, może nie do końca, bo do końca pewnie się nie da wczuć w duszę Putina i reżimu. To jest niezwykle trudne. Niemniej chcielibyśmy też porozmawiać o celach, o polityce rosyjskiej, o tym, jak to wygląda z ich perspektywy. Tak, no, na samym początku, zanim zaczniemy tą historię albo historię i rzeczywistość, która nas otacza, bo to się w Rosji bardzo często miesza, bo kwestie historyczne dla Rosjan są równie ważne może jak kwestie historyczne dla nas, dla Polaków odbieranych, jeżeli już tak chcemy patrzeć na rosyjską duszę i rosyjskimi oczami, więc te kwestie historyczne Rosja zupełnie inaczej widzi też jak Polska. Ale zaczynając w ogóle od samego pomysłu na cywilizację rosyjską. Cywilizacja rosyjska, tak w cudzysłowie daje to cywilizację rosyjską, pewnie znawcy by inaczej to nazwali wszystko, ale upraszczając pewne tutaj nasze myśli. Cywilizacja rosyjska jeszcze jakiś czas temu miała coś takiego jak soft power. Tym soft powerem była ideologia komunistyczna, którą mogła eksponować wraz z swoją potęgą gospodarczą i swoją potęgą militarną, bo mówimy o czasach najbardziej rozwojowych zimnej wojny, kiedy Związek Radziecki był w zasadzie na topie swoich możliwości. I Rosja po upadku muru europejskiego, po upadku, po pokonaniu, po porażce w zimnowojennej przestała mieć soft power. I pierwszym takim, i to była tak zwana taka smuta rosyjska, związana z problemami ekonomicznymi, problemami ustrojowymi przywództwa. Wtedy nastąpiło właśnie rozszerzenie NATO, rozszerzenie Unii Europejskiej. Rosja to potraktowała po prostu jako wykorzystanie jej porażki. I tutaj się zbudził pierwszy taki instynkt rewanżyzmu, który jest, będzie bardzo ważny, przemijał przez te wszystkie nasze tutaj rozmowy, ale utraciła właśnie ten soft power i musiała znaleźć sobie ten inny soft power. I tym soft powerem była energia, była uzależnienie Zachodu od surowców energetycznych, których już Związek Sowiecki zaczął powoli budować te relacje energetyczne z Europą, za czasów już Rosji takiej, można powiedzieć, putinowskiej, bo to już jest ten okres, Rosja uruchomiła duże zasoby, żeby powiązać Europę gospodarczo ze swoimi elitami, które są elitami oczywiście nomenklaturowymi, elitami oligarchicznymi i bardzo mocno powiązanymi z skorumpowaną władzą. I to był taki life motyw realizacji polityki rosyjskiej, mający na celu wpływania na Zachód, uczestniczenia w całym procesie rozwoju cywilizacyjnego, globalnego i gospodarczego w ramach właśnie tego uzależnienia Europy od własnych zasobów. To się zmieniło. Zmieniło się przede wszystkim po tym, że Europa idzie w kierunku energii odnawialnych. Cywilizacyjnie i technologicznie świat pędzi, natomiast Rosja tylko i wyłącznie samymi zasobami energetycznymi nie jest w stanie cywilizacyjnie się rozwijać, a wchodzimy w etap rozwoju cywilizacyjnego, gdzie te kwestie technologiczne będą o wiele większe. Rosja nigdy nie była, i za czasów sowieckich może swego czasu, ale nigdy nie była imperium technologicznym, którym mogłaby konkurować. Musiała z tego stołu sobie coś skraść albo uczestniczyć w podziałach na innych obszarach, żeby
otrzymywać te elementy. I teraz dochodzimy do momentu, kiedy Rosja nie ma tego soft power. Oczywiście ten fantomowy ból ruskiego miru, który próbuje budować, to nie jest ten soft power, o którym mówimy. Ekonomicznie też zaczyna coraz bardziej słabnąć, bo kraje bardziej rozwinięte odchodzą od tej energii w ten sposób rozumianym, jakby Rosja chciałaby mieć udział w podejmowaniu decyzji przy pomocy tej energii. No i dochodzimy właśnie do tego rewanżyzmu i ten cała mieszanka powoduje... Maćku, pozwól, że zadam ci pytanie, bo zaczynasz odpowiadać na pytanie, którego ja jeszcze nie zadałem, jak w filmie Barei, a ja chciałem się właśnie zapytać, tak, no bo tutaj poruszyłeś te elementy historii, tak, od tego wczesnego Putina doszliśmy już do późnego, tak, no bo na początku Putin próbował współpracować z Zachodem, potem stwierdził, że to nie jest mu po drodze, tak? No i on też ewoluował, tak? Ta Rosja, tak, powiedzmy, tak. Ta Putina ewoluowała, bo wcześniej stawiał jednak na technokratów, osoby o takim liberalnym, gospodarczym podejściu. Cały czas. Po to, żeby się przypodobać Zachodowi, po to, żeby się przypodać Zachodowi. Tak. No, wiesz, on też wierzył, że dzięki temu zbuduje to silne imperium, tak, na tych więzach z Zachodem. Natomiast widzimy, że teraz te cele Rosji się zmieniły, tak? Bo tutaj przechodzimy do budowy imperium i pewnej agresji, no, z którą mamy do czynienia, i ten język też się przez te lata zmienił. A ja chciałbym właśnie porozmawiać na dzień dzisiejszy. Co według ciebie, jeżeli byśmy popatrzyli nie do tyłu, ale do przodu, co jest celem w perspektywie 6 lat? My sobie też powiemy o tam rzeczach tych militarnych później i tak dalej, natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli właśnie, jak ty oceniasz, co Rosja chce osiągnąć, tak? No bo rozpoczęła konflikt, właśnie, jaki miała cel, rozpoczynając konflikt, co chciała uzyskać i co teraz jest jak gdyby w zasięgu, jakie są plany Kremla z ich punktu widzenia, no bo tu możemy mówić o dużej ilości zagrożeń, tak, rozszerzanie NATO, ta dekarbonizacja, tak? Natomiast no, gdzie oni upatrują swoich szans, no bo jakąś politykę prowadzą i jakieś cele sobie chyba wyznaczają, tak się wydaje. Rosja liczyła na ściągnięcie do swoich jakby zasobów, know-how zachodu, technologii zachodu, także przestawiając się na produkcję zasobów energetycznych, które będą potrzebne Europie nawet po odejściu od karbonizacji. Te rurociągi były też przygotowywane pod względem technologicznym nie tylko do transportu gazu czy ropy, ale też wodoru, który ma być w przyszłości jakby głównym paliwem cywilizacyjnym. Więc tutaj Rosja nie ma technologii produkcji w nas, w zasadzie jeszcze nie ma takiej dużej technologii produkcji na skalę masową wodoru, natomiast już pewne elementy infrastruktury transportowej, która jest składziona, która jest budowana, to już jest z zastosowania właśnie i do transportu wodorowego, o którym nie zapominać. Natomiast Rosja nie ma technologii, musi tą technologię pozyskać z Zachodu, ale tak naprawdę Zachód nie chciał się podzielić tą technologią z Federacją Rosyjską, bo wiedział, że to są już kluczowe technologie do przyszłego wyścigu. Więc Rosja, nie mogąc tego zrealizować, nie mając tego soft power, o którym wcześniej mówiłem, próbuje wpłynąć na procesy rozwoju cywilizacyjnego pozostałych krajów. A jedynym takim zaburzeniem rozwoju cywilizacyjnego od dawien dawna to jest wojna. Wojna powoduje zastój cywilizacyjny, przekierunkowanie środków zamiast na cele prorozwojowe, na cele obronne, a nie zawsze to się wiąże z celami rozwojowymi, chociaż niektóre wojny powodowały pewne skoki technologiczne, ale zawsze to wiązało się z dużymi stratami i pewnym resetem możliwości danego państwa. Najbardziej takim klasycznym przykładem jest to, co się dzieje między Federacją Rosyjską a Ukrainą, gdzie tam ten rozwój tej Ukrainy został w zasadzie zatrzymany na poziomie politycznym, społecznym, gospodarczym.
Natomiast Rosja, prowadząc wojnę zrównoważoną, tutaj nowy taki technologiczny słowo wprowadzam, wojnę zrównoważoną, która pozwala jej zrównoważyć kwestie militarne, gospodarcze, społeczne i polityczne, żeby osiągać cele. I Rosja w najbliższym okresie będzie chciała właśnie przy pomocy tej wojny zrównoważonej jak najwięcej zakłócić tych pozycji, możliwości cywilizacyjne rozwinięcia państw, żeby zmusić Zachód do rozmowy na temat tego, żeby móc uczestniczyć w tym podziale dostępu do technologii, dostępu do gospodarki, do kwestii właśnie tych ekonomicznych. Rosja nie ma nic oprócz agresji i agresywnego działania i wszystkimi tymi swoimi czynnikami, które jej zostały, czyli wojną, oddziaływaniem w wielodomenach, mówiąc, związany na przykład z osłabianiem Zachodu czy wpływaniem na wybory, o którym już były takie przypadki, chce osiągać właśnie te cele. No ale pozwól, że troszeczkę będę teraz adwokatem tego diabła, bo mówisz, że ona chciałaby pozyskać ten technologiczny rozwój. No ale jak gdyby patrząc na tą dynamikę tych rzeczy, które się dzieje, to według mnie na ten moment, ja tak często postrzegam, że Rosja trochę jest taki jeździec bez głowy, trochę jak kiedyś wpadło mi kilku Rosjan, tak, kiedy prowadziłem jakieś tam centrum nurkowe, tak, i oni powiedzieli, co tam chcą, ale no byli na tyle zadumani, no, że nie byli jak gdyby w stanie tego wyartykułować. I czasami Rosja się, jak dla mnie, tak zachowuje, no bo chce pozyskać te technologiczne zdolności, czy też kapitał, natomiast to, co się dzieje, to cały czas z miesiąca na miesiąc ich oddala, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę. No bo... Tak, to zgadzam się z tobą, tutaj to nie musisz być adwokatem, to rzeczywiście oddala Rosję w tej chwili, ale mówię, to jest tylko na samym początku oddala Rosję, przynajmniej z rosyjskiej perspektywy, oddala to od celów ze względu na to, że Rosja angażuje się coraz bardziej militarnie, a Europa jej się przeciwstawia, ale Rosja liczy na pewien punkt krytyczny, jeżeli chodzi o Europę. Bo Europa nie jest obecnie przygotowana do prowadzenia takiej chłodnej, zimnej wojny, można powiedzieć, z takimi elementami bardzo agresywnej polityki rosyjskiej. I może się okazać, że niektóre państwa będą skłonne do tego, żeby jednak przyjąć rosyjski punkt widzenia, patrz kompromis, bo dla Rosji kompromis też jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ osiągnie to, co zamierzała, czyli będzie przy stole i będą z nią dyskutować o kompromisie. I to już jest dla Rosji ten sukces, bo ostatnie działania rosyjskie, mówię ostatnich dziesięcioleci, skłonęły, że Rosji po prostu, Rosja nie miała decydującego albo nie uczestniczyła w rozmowach dotyczących. To takimi przykładami może być, nie wiem, wojna w Jugosławii, gdzie rosyjska polityka poniosła krańc, to Kosowo i inne elementy, no, próba odzyskania na Bliskim Wschodzie, no trochę jakby poprawiła ten wizerunek, ale też ostatecznie Rosja też nie ma nic do gadania w tamtym obszarze, gdzie Turcja, Izrael, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Iran mają więcej do powiedzenia niż Rosja. Rosja była wykorzystywana tam jako tylko jeden element, a wręcz narzędzie w niektórych rozgrywkach tych państw na danym obszarze. I to Rosja zauważyła, więc stwierdziła, że bliżej swojego podwórka więcej osiągnie. Tym bardziej, że bez Ukrainy Rosja nie będzie miała bardzo ważnego elementu do nacisku na inny obszar świata, czyli na Afrykę na przykład, bo Ukraina jest żywicielem Afryki tak naprawdę. I bez Rosja zresztą też, bo Rosja też ma bardzo duży kontyngent żywnościowy, który eksploduje. Tutaj Paweł, w twój ogródek uderzam trochę. Ale bez kontroli ziem ukraińskich, ale nie mówię o okupacji, ale w sensie takim kontroli nawet
ekonomiczno-gospodarczo-społecznej, że może decydować, czy dany produkt wypłynie w tamtą stronę, czy w inną stronę. Więc to Rosja chciała też mieć możliwość oddziaływania na Afrykę, gdzie się te Chiny rozciągają bardzo mocno, ale Chiny dają technologię, a z kolei Rosja chciała być tym drugą nogą, która daje żywność, czyli to, co Afryce jest z rosyjskiej perspektywy najbardziej potrzebne. I te wszystkie działania w zasadzie o utrzymanie kontroli nad Morzem Czarnym, co przegrała Rosja tą ofensywę ostatnio. Ja uważam, że największym sukcesem ukraińskiej ofensywy była, tak szybko przeskoczę, że wygoniono flotę czarnomorską z zachodniej części Morza Czarnego i wreszcie Ukraina może eksportować tak naprawdę zboże przez swoje porty. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce z tymi działaniami rolniczymi, to jest zupełnie inna kwestia, niezwiązana za bardzo, chociaż podciągnięta pod Ukrainę. Ukraina gros swojego produktów eksportuje oczywiście przez porty z czarnomorskie, część przez inne europejskie, na ile tam pozwalają. Tak, jest też taki pomysł, żeby wykorzystać Dunaj, tak, łącznie z tym, żeby te towary nawet do Niemiec docierały. Bardzo ambitny projekt, realistyczny. I tutaj ja się z tobą zgodzę, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo u nas, nie wiem, się przyjęło, że Rosja trwale, co jest jak gdyby po prostu nieprawdą. Ukraina odbudowała tymczasowy szlak handlowy. Możemy dyskutować, czy zniszczyła 10% floty, czy 20%, czy 15%. No niemniej spowodowała, że ten najważniejszy atut Rosji w tej wojnie gospodarczej, czyli odcięcie i blokada morska, no jest nieskuteczna. No Rosjanie jednak boją się tych dronów morskich i różnego typu ataków, też również tych dronów powietrznych. No i raczej starają się uchronić tą flotę, żeby nie było jakiegoś pełnego blamażu, niż aktywnie w tym momencie działać. No oprócz tego oczywiście tam służą te szczególnie okręty podwodne do wystrzeliwania tak rakiet czy jakichś innych rzeczy. Ale możliwości zostały zredukowane bardzo wyraźnie. Ale cel został osiągnięty, tak? Bo takie dyskusje, że to nie ma znaczenia, że to tylko 10%, to ma właśnie diametralne znaczenie. To może większe być 5. Większe niż ta ofensywa, która nie udała się. Większe, tak, bo bardziej dewastujące. Koncentrujemy na tym, że handlu z Europą przez Polskę, a pamiętajmy, że to jest kilka procent, tak? Ten szlak biegnący przez Polskę, tak? Powiedzmy maksymalnie do 10. Nie wiem, czy przekracza 10 nawet teraz. No, mówi się 5, tak, średnio, tak? No, ale to możemy, wiesz, dyskutować, bo ktoś może powiedzieć, że są tam zaniżane, tak? No, ale jeżeli byśmy nawet podwoili te dane, to jest 10%, natomiast większość i najbardziej opłacalny to jest ten szlak morski ze względów na koszty. No, w tym momencie transport morski jest o wiele tańszy, tam mamy nie tylko odbiorców z Afryki, też mamy odbiorców z Europy, z Chin, tak, no różnych odbiorców z różnych części świata. No i Ukrainie udało się odbudować. Mówiliśmy jakiś czas temu, że oni wrócą do tych wyników sprzed agresji, a więc to dosyć istotne. Natomiast odbiegliśmy troszeczkę, ja chciałbym jednak wrócić do tych celów i do tego, jak będzie się kształtować polityka zagraniczna Rosji względem właśnie Unii Europejskiej, Europy, czego możemy się spodziewać, no bo tu są, wiesz, różne strachy, natomiast jak właśnie Rosja, co chciałaby uzyskać w takim planie, nie wiem, optymalnym od Unii Europejskiej, jak ona by sobie wyobrażała tą współpracę, czy coś innego, tak, bo niekoniecznie to musi być współpraca. No, Rosja przede wszystkim chciała, i co zakomunikowało to na samym początku, jakie ma cele, czyli odrzucenie tych rozszerzenia NATO, takiego faktycznego, czyli bazy obcych wojsk w krajach środkowej i wschodniej Europy mają zostać po prostu zlikwidowane. To, co mówiła na samym początku, dwa lata temu, agresji. Drugi element to uprzywilejowana pozycja gospodarcza, jeżeli chodzi o kontakty z Unią Europejską.
i utrzymanie tych wszystkich zobowiązań, które Unia Europejska miała w stosunku do Federacji Rosyjskiej, czyli utrzymania wolumenu zakupów energetycznych surowców z Rosji, bo to jest główny dochód rosyjskiej gospodarki, a w międzyczasie przestawienie się rosyjskiej gospodarki, uczestnictwo w przestawieniu się rosyjskiej gospodarki, tutaj otrzymanie zielonego światła na te transformacje, na te technologie, które będą potrzebne w przyszłości. Tak Rosja sobie widzi tą współpracę, jeżeli w kwestii bezpieczeństwa i gospodarczego. To było komunikowane i to się nie zmieniło za bardzo. I wiesz co, ja trochę podsumuję, bo ja często nad tym się zastanawiałem i ludzie jak gdyby nie traktowali poważnie tego, co moim zdaniem Putin mówił, a moim zdaniem trzeba było to traktować tak, jak on mówił. On sobie wyobrażał, może nie tak zupełnie odbudowę Związku Sowieckiego, ale tu mamy Rosję, potem w ramach Rosji mamy kraje przyjazne, czyli Białoruś, Ukraina, które są w strefie wpływów, potem strefa buforowa w stylu Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, które są takie neutralne, a potem Zachód i teraz i Unia Europejska, tak? A najlepiej ta Polska, taka strefa niczyja i teraz tak, Ukraina podporządkowana czy przyjazna Rosji, Białoruś przyjazna, no te kraje bałtyckie to jest problem i taki zgrzyt dla niego, ale do tego sobie wrócimy. Natomiast w przypadku Polski no najlepiej mała armia albo brak armii, jakieś takie kraje neutralne i to takie idealne wyobrażenie, jak to powinno się kształtować i do tego dążenie, a Unia Europejska jako ten partner strategiczny, który dostarcza kapitał, technologie, a Rosja dostarcza i dostarcza surowce, tak? I dzięki temu można sobie to. I nie wtrąca się, przede wszystkim nie wtrąca się, bo to było tak wielokrotnie, w żadne tam jakaś. W strefę wpływów rosyjskich, tak? Czyli byłych tych republik WNP, czyli taki Związek Sowiecki, gdzie jest silna dominacja Rosji, a Europa niech sobie się rozwija, my nie będziemy się wtrącać do Europy, ale niech oni się nie wtrącają i możemy wtedy współpracować. To też jest bardzo ważne z twojego tak punktu widzenia, bo to miało też stworzyć taki alternatywny rynek dla rosyjskich produktów, którym mogła też jakby rozwijać się, bo tak naprawdę potrzebny jest rynek. I ten obszar, który byłby podporządkowany lub byłby obrotowym, można powiedzieć w sumie w sobie, byłby idealnym miejscem dla wszelkiego rodzaju maści inwestycji rosyjskich i wiązania tego obszaru z Rosją. Tego Rosji, przyciągania prostu, takiego. Tak, tego Rosji, wracamy z powrotem do tego soft power, tego ekonomicznego, o którym mówiłem na samym początku. I to dla Rosji, co to teraz Paweł powiedziałeś, to by było idealny, taki wiesz, wzorzec idealny do funkcjonowania, biorąc pod uwagę, jakie Rosja ma deficyty w swoim obszarze, a co może zaabsorbować z innego od innych. Niestety Zachód powiedział, że nie, no nie dajemy wam tego, tak? Że w żaden sposób musicie się dostosować do standardów takich, to wtedy będziemy rozmawiać. No to tak mniej więcej z rosyjskiej perspektywy to wyglądało i Rosja stwierdziła, dobrze, no to ja mam ostatni atut, czyli projekcję swojej agresji i tą agresję po prostu skierowano w 2014 roku na Ukrainę, a teraz jest to jakby kontynuowane od 2 lat już taką pełnoskalową wojną. A czy nie uważasz, że to myślenie właśnie rosyjskie, czyli i trzymanie się tak sztywno tych, no bo wydaje się, że cały czas jednak ten reżim, bo mówi, że szuka tego punktu krytycznego, natomiast bardziej według mnie to reżim jest bliski punktu krytycznego niż Europa, bo nawet jeżeli popatrzymy na Niemcy, które krytykujemy często za właśnie taką, wydaje się, chwiejną tą politykę, tam coś dajemy, ale coś nie dajemy, ale czy to nie jest tak, że właśnie Niemcy, tak wiesz, i Zachód rozgrywa tą Rosję tak na zimno, czyli udaje, że coś daje, potem coś nie daje, a tak naprawdę Niemcy nie prowadzą żadnej wojny, wiesz,
Francja nie prowadzi żadnej wojny, nie ponosi żadnych kosztów, tak? To wszystko się dzieje poza granicami jednak tych zachodnich społeczeństw, bezpiecznie gdzieś na Ukrainie, no gdzie Rosja trwoni te swoje możliwości też militarne w tym momencie. No i tak na zimno można powiedzieć, jest gdzieś z tego punktu widzenia, właśnie tak jak się czyta tych rosyjskich, na przykład turbopatriotów, ale nie tylko, jest tak rozgrywana przez ten Zachód i przez Stany Zjednoczone, tak? Czyli, no bo jeżeli popatrzymy na fakty, no to zamiast oddalić się NATO od granic Rosji, no to przybliżyło się i powstał olbrzymi problem, jeżeli chodzi o tą eksklawę kaliningradzką, tak? No i to powoduje dalszy poziom wzrostu agresji rosyjskiej, ale też poziom degradacji możliwości prowadzenia przez Rosję tej polityki agresywnej. Dlatego Rosjanie wprowadzili, ja to nazywam, koncepcję wojny zrównoważonej, ze względu na swoje deficyty gospodarcze, wszelkiego rodzaju związane z tą ekonomią czasu pokoju. Więc szybko zdecydowali, że przejdą na ekonomię czasu wojny, więc już na tą rosyjską gospodarkę, i tu Paweł, ty też tutaj daję tobie, bo ty się tym zajmujesz i obserwujesz, ta gospodarka już odbiega od patrzenia przez okulary pokoju, tylko trzeba patrzeć przez okulary wojny, bo ona już... Wiesz co? No, ale ona ani nie jest w pokoju, ani w wojnie w tym momencie, tak? To jest taka gospodarka... Taka zrównoważona, no. Mówię o tej... No, ja bym nie nazwał ją zrównoważonej, raczej zaburzoną z tego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że są dosyć duże nakłady na armię i na produkcję, natomiast nie ma nakładów capexowych inwestycyjnych, czyli jak gdyby no, fabryki więcej nie wyprodukują niż wyprodukują, tak? Po prostu dochodzisz do ściany, no możesz coś tam próbować, nie wiem, już pracujesz na 3 zmiany, już maszyny są, wiesz, przeciążone, no i w którymś momencie zaczynasz mniej produkować przez to, że przegrzałeś tą gospodarkę i Rosja już doszła do tego bardzo szybko zresztą, tak? Zachód jeszcze się tak naprawdę nie rozpędził, cały czas są dyskusje, produkować, nie produkować, gdzie produkować, to się zaczyna zwiększać tą produkcję, a Rosja, ona już jeszcze się nie rozpędziła, już się przegrzała, tak? Bo mamy za mało fabryk, za mało tych możliwości. No i pytanie jest właśnie, co dalej, tak? No bo wchodzimy w taki impas. No i na co liczy Rosja, tak? Czy co się wydarzy? No bo oczywiście czytamy, że tam Trump wygra i się wszystko pozmienia. Ale czy naprawdę są tak naiwni, uważasz, na Kremlu, że oni się łapią tej ostatniej deski, czyli przyjdzie Trump i jakoś magicznie odmieni tą sytuację w Europie, czy nie ma jakiegoś zmysłu takiego taktycznego? Oni liczą na dwa, w zasadzie można powiedzieć na 3 elementy. A jak jeszcze by wszystkie 3 wystąpiły, to by było po prostu synergia. Pierwszy taki, który mieliśmy zaczątek, to jest kryzys na Bliskim Wschodzie i tutaj pierwsze to, co by miało miejsce, jeżeli chodzi o strefę Gazy i atak izraelski. Ja nie wierzę w przypadki, wiesz, ja z takiej firmy wychodzę, że my w przypadki nie wierzymy i ta sytuacja, która miała miejsce w Izraelu, to może był falstret, albo może był początek czegoś, albo może liczyli na coś więcej i przetestowali pewne możliwości. W tym momencie spekuluję oczywiście, bo nie mam jakichś dowodów z tej pozycji, w której istnieje, ale praca osoby, która analizuje sytuację pod względem wywiadowczym, nie polega na szukaniu też dowodów, ale też patrzenie na skutki, jakie coś wywołuje i jakie to ma miejsce w całości zdarzeń. Drugim takim elementem, o którym wspomniałeś, Pawle, są wybory w Stanach Zjednoczonych. I też biorąc pod uwagę nawet z mojej działki, jak Rosjanie się przygotowują do końcówki tego roku, to wszystkie jakby te apogeum swojej możliwości takich tegorocznych będą właśnie skumulowały się na okres gdzieś tych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
I tam, jeżeli wygra osoba, która będzie podejmowała decyzje spóźnione albo niechętne w stosunku do Europy, a przyjazne w stosunku do działań Federacji Rosyjskiej, to będzie bardzo, bardzo pozytywne dla prowadzenia polityki rosyjskiej. No i trzeci, ostatni, bardzo ważny, to są kwestie związane z Pacyfikiem, a szczególnie z Chinami. I tutaj jest kilka aspektów. Tutaj jeszcze jest Korea, tutaj są jeszcze kwestie związane z między Chinami, a też są związane między nie Chinami, tylko i między Pakistanem a Indiami. Pewne elementy tutaj jest jeszcze, no jest to tutaj obszarów, w których Rosja też może zadziałać. Natomiast tutaj jest, to jest podwórko chińskie i to też jest obserwowane, jak Chiny się przygotowują do pewnego rodzaju rozwiązania. Jeżeli Chiny zaczną działać agresywnie i odciągną Stany Zjednoczone od kwestii bezpieczeństwa europejskiej, to dla Rosji będzie bardzo dobrze. Chociaż w analizach rosyjskich ten scenariusz jest dosyć sceptycznie brany pod uwagę, bo wielu rosyjskich analityków nie uważa Chiny tak do końca za sojuszników. Więc ja tylko go wspominam pro publico bono, bo dla dobra ogółu, żeby stwierdzić, że taki element, jeśli wystąpi, też Rosja chętnie przyjmie z dobrocią inwentarza. I to są te trzy obszary, którym wystąpią, to tylko wspomogą rosyjskie działania. Ale jeszcze jest, co bardzo ważne, Pawle, jest to, że Rosjanie piszą, że jeżeli nie wystąpi któryś z tych elementów, będzie Rosji bardzo ciężko osiągnąć sukces na podwórku europejskim. I Rosja, wiesz, jest w tej chwili na takiej zasadzie, że musi cały czas degradować i robić erozję odporności ukraińskiego oporu, żeby cały czas się posuwać, zachowując tą równowagę w nierównowadze, o której mówisz. Natomiast cały czas wyczekiwać tych momentów i podsycać możliwość wystąpienia tych momentów w przestrzeni tej globalnej, żeby wytworzyć sobie środowisko walki, środowisko takie, z którego może wyprowadzić zaskakujące uderzenie. I właśnie to jest klucz, że musi przygotować swoje siły do zaskakującego uderzenia i tutaj możemy teraz rozważać, w jaki sposób. No właśnie, to teraz przechodzimy do punktu trzeciego, to go trochę wywołałeś, ponieważ no już ten konflikt na Ukrainie no nie jest dla Zachodu zaskoczeniem był. Czy, ponieważ często się rozważa, że Rosja no być może szachistą nie jest, no ale próbuje cały czas aktywnie działać, tak? Czyli będzie próbowała eskalować jeszcze bardziej i czy kolejnym celem właśnie Rosji nie będzie kolejna eskalacja, bo tak też się w Polsce sporo osób straszy, tak, czy będziemy mieli wojnę z Rosją, tudzież jeżeli nie na Polskę napadnie, no to przynajmniej na Bałtyki. Jak ty oceniasz taki scenariusz i co inaczej, jak on jest oceniany w Rosji? I kiedy to faktycznie mogłoby nastąpić? Wiesz co, w Rosji dosyć sceptycznie podchodzą do możliwości pokonania Ukrainy. To cię mogę, że dziwię, ale większość Rosjan, przynajmniej tych analityków... Analityków takich, mówmy, bo tak, może tak, wiesz, reżim to tam różne rzeczy mówi. Tak? Pisze tam. Mówią, posłuchasz, to... Tutaj dla naszych słuchających ustalmy, że my z Pawłem nie słuchamy za dużo propagandy, poza tym, żeby ją odróżnić. Nie, no czasami słuchamy, tak. No ale posłuchamy Miedwiediewa, no to on już okupuje Kijów, tak? On już mówi o tym drogiej okupacji. My tutaj się skupiamy na tych Rosjanach, którzy piszą dosyć rozsądnie i są patriotami w swoim kraju, bo patrzą właśnie na to swoje, z ich perspektywy, dobro swojego kraju. My to badamy. Więc bazując na tym, wracając do tego wątku, wracając na tym, co Rosjanie piszą, to nie stwierdzają, że Ukraina jest do wygrania tak naprawdę. Że, znaczy, nie w samej w Ukrainie się nie wygra wojny za Ukrainę. O, do tego żeśmy, do tego. A można ją przegrać, oni to podkreślają. A można ją przegrać, więc sukces wojny w Ukrainie leży nie w Ukrainie, tylko gdzieś indziej. Teraz jest dyskusja gdzie, będziemy mogli o tym sobie porozmawiać. Większość dyskusji, którą ja na przykład za bardzo prawdopodobną biorę, to jest Teatr Morza Bałtyckiego. Ogólnie rzecz biorąc i tutaj kwestie
krajów bałtyckich, nowych członków sojuszu, bo nagrywamy program w zasadzie dzień po ratyfikacji przez parlament węgierski przystąpienia Szwecji do NATO. Chyba jako ostatni, tak, z tego co pamiętam. Zapowiadali, że nie będą ostatni, no ale niestety tak. Są ostatni, także już w zasadzie mamy Morze Bałtyckie, natowskie. One z jednej z powodu dają dużą przewagę, ale z drugiej strony Finlandia i Szwecja to są byłe kraje neutralne o armiach skrojonych na działania obronne, a nie ekspedycyjne. One świetnie się nadadzą do obrony swojego terytorium, ale żeby pomóc krajom bałtyckim, to już może być troszeczkę problem. Tutaj trzeba by pomagać siłami i właśnie. I Rosjanie analizują, że pierwszą siłą, która może cokolwiek zrobić na morzu, w akwenie Morza Bałtyckiego, to jest Polska, nie Niemcy, nie Francja, nie Wielka Brytania, tylko Polska, ponieważ oni obszar bałtycki nie widzą jako obszarów walki marynarki swojej wojennej, czyli floty bałtyckiej, która no jest na przegranej z kolei pozycji, chociaż tutaj część naszych analityków mówi, że nie jest tak łatwo pokonać flotę bałtycką, ma pewne swoje atuty i też się zgadzam, no ale na Rosjanie są bardziej tacy, patrzą, że szklanka jest do połowy pusta i stwierdzają, że konfliktem najbliższym może być konflikt lądowy właśnie w obszarze Morza Bałtyckiego, szczególnie w obszarze tych państw bałtyckich. Są najsłabsze i najłatwiej wykoleić na tej nodze całe NATO. Tak to ogólnie zapatrują się na to. Tak, tylko wiesz, kraje bałtyckie, mała głębia, ale już kraje skandynawskie, no duża głębia jednak, trudne, że tak powiem, masz pewne przeszkody terenowe do pokonania. To szeroka granica, tak, nawet z tą Finlandią. No i cały czas wydaje mi się, że jak gdyby Rosjanie zakładają, że i zapominają, albo bazują na tym chyba też czasami, co się dzieje na Ukrainie, że to nie oni będą mieli przewagę w powietrzu, tylko będzie odwrotnie, tak? Bo i oni piszą o tym, że oni nie będą mieli przewagi w powietrzu. I w żadnej analizie rosyjskiej, no, takiej ważnej nie słyszałem. Nie ma. Tak, nie, ale wiesz, ale myślę, że ta europejska przewaga w powietrzu jest, myślę, nawet niedoceniana cały czas, tak? Bo nawet jeżeli sobie wyobrazimy te Bałtyki, czy uderzenie właśnie na Finlandię, no bo na tą Szwecję to też trudno sobie wyobrazić, jak, nie? No ale powiedzmy na Finlandię, no to w tym momencie trzeba się liczyć no z odpowiedzią jednak, nawet taką półautomatyczną, tak, krajów NATO, szczególnie tej bliskiej zagranicy. Wiesz, i tutaj Rosjanie dają przykład tego, co są lustrzanie wykorzystać taktykę, tą, którą wykorzystali Ukraińcy przeciwko nim na Morzu Czarnym. W stosunku tutaj do tego. I oni to bardzo mocno rozpisują na nuty, oczywiście płacząc nad losem swojej floty czarnomorskiej przy okazji, ale też bardzo rozsądnie podchodzą do tego, z czym mogą się zmierzyć na Morzu Bałtyckim. Oni przede wszystkim tą operację widzą jako operację lądową, szczególnie przebicie się przez Litwę do Królewca, czyli do Kaliningradu. Polski raczej nie zamierzają w żaden sposób okupować, chyba że tereny przygraniczne, po to, żeby zmusić jednostki polskie do wiązania się sił i tak zwanej bitwy granicznej, ogniowej bitwy granicznej z Polską tutaj na granicy Białorusi i tutaj obwodu kaliningradzkiego. Jako separacja, tak? Separacja, tak. Więc tam do 75 kilometrów działania rajdowe. Jeśli by się udało jeszcze tak mocno wgryźć, żeby mieć w kontroli ogniowej stolicę Polski, to mi graj, tak? Ale to też uważają, że to może być bardzo ciężkie do zrealizacji. Tym bardziej, że zamierzają gros swoich niewielkich sił, bo trzeba pamiętać, że cały czas Rosja będzie uwiązana w jakiś sposób konfliktem w Ukrainie, czy on będzie zamrożony, czy on będzie jak w jakimś półciepłym konfliktem, to i tak tam muszą być pewne siły i środki, które to utrzymają, więc
Więc też Rosja nie może całą ławą tutaj, jak za czasów sowieckich, nacierać na Finlandię, Norwegię i zająć Szwecję. Absolutnie tego nie będzie. Nie będzie. Oni liczą raczej na po prostu przebicie się z kontakt, złapanie kontaktu drogowego czy tam lądowego z Kaliningradem i ewentualne częściowe opanowanie, ale też nie całkowicie, pozostałych dwóch krajów na tyle dużo, żeby był to element negocjacyjny. I tą operację zazwyczaj, jak piszą, to mówią, że nie może trwać dłużej niż miesiąc, bo po miesiącu przewaga natowska w działaniach lotniczych może w zasadzie powstrzymać tego typu działania w sferze lądowej. Rosjanie w tym obszarze bałtyckim mają bardzo silną obronę przeciwlotniczą, rozwijaną od co najmniej 30-40 lat, jeszcze bazującą na pewnych elementach systemów sowieckich. Petersburg, jeden z po Moskwie chyba z najbardziej przygotowanych miast do obrony antyrakietowej, antybalistycznej i teraz już antydronowej, bo Rosjanie się nauczyli bronić dużych miast przed dronami, ale mają problemy z mniejszymi miastami, ale już te drony nie dolatują do Moskwy. Dolatują, ale już nie. Tak, ale już nie tak w takich spektakularnych. No, Gazprom nie, w to ostatnio dostał. Ale to pod Moskwą? Tak, oni mają rafinerię, bardzo ważna rafineria. Nie wiadomo, co się spaliło, bo Rosjanie to utajnili. Wiesz, to też trzeba pamiętać, że działają grupy dywersyjno-szturmowe. Tak, nie wiadomo, czy to były drony też. Tak, tak, to też, jest, to też trzeba. To jeszcze bo trzeba zawsze powiedzieć. Zrzucamy na te drony. A tak, ale to nie zawsze to jest to. Nie wiesz, zawsze tak jest, tak, tak. No, to trzeba pamiętać. Ale to poczekaj, bo jakby jeżeli spojrzymy na mapę, to rozumiem, mamy w tym momencie dwa kraje, no bo rozumiem, że takim pomysłem byłoby zrobienie korytarza, ostatnio zresztą w paryskiej prasie, podobno liberalnej, ukazał się tam artykuł, jak będzie wyglądał 2047, no i tam był właśnie ten korytarz wymieniony do Królewca, tak, i te Bałtyki okupowane i tak dalej, i Niemcy, które robią deale z Rosjanami i tak dalej, Francja trochę inaczej. Natomiast bo Francja ma napięku z Afryką tutaj Rosjanie. Tak, tak, tak. Natomiast rozumiem, że mielibyśmy taki korytarz Litwa czy Łotwa-Litwa? Estonia wydaje, raczej nie ma. Estonia bardziej pod względem zabezpieczenia wyjścia floty tutaj z cieśnin. Ale ona będzie trudna też, wiesz. Tak się wydaje, tak? Ja myślę, że bardziej, jeśli Łotwę, to chodzi o wyspy łotewskie tam na Bałtyku. Estońskie, przepraszam. Estońskie wyspy. Estońskie wyspy, tak. Wyspy i przede wszystkim szwedzkie wyspa Gotlandia. Głównie Gotlandia, która jest... Ciężkie. To jest ciężka operacja, ale Rosjanie nieraz pokazywali, że potrafią zaatakować nawet w ciężkiej sytuacji. Rajd na Hostomel, uderzenie od północy na Izium poprzez bardzo ciężki teren lasów i rzek. Operacja wycofania się spod Chersonia, w kontakcie ogniowym i w zasadzie bez strat Rosjanie wyszli forsując jeszcze rzekę. Sposób zorganizowany się potrafili wycofać, ale też potrafili zaatakować Kijów przez skażone tereny po byłej elektrowni w Czernobylu. No to te Rosjanie potrafią zaatakować w niecodzienny, ryzykowny sposób. Nie zawsze im się to udaje, co nie znaczy, że nie spróbują. Tak, bo to jest następna rzecz. Jeżeli popatrzymy tak, że to trochę wygląda jak taki plan szaleńca, prowadzić wojnę na Ukrainie i teraz przygotowywać plany, a takie plany są przygotowywane, tak, ataku na kraje bałtyckie, no w sumie w trochę takiej wydaje się skazanej na przegraną, znaczy z bardzo dużym ryzykiem, że można to wszystko przegrać, no bo teraz otwieramy drugi front, wprowadzamy do gry natowskie lotnictwo, które w tym momencie, jeszcze mamy gracza Białoruś, która gdzieś jest kluczowa, no muszą mieć zapewnioną, no, tak, ja nie wiem, czy tak byłbym pewny tego Łukaszenki i co on tam zrobi, jak się zachowa do końca. Widzisz, pomimo... tutaj Paweł też, ja obserwuję Białoruś. Bardzo skomplikowane.
I Białoruś na przykład swoje siły zbrojne też teraz bardzo mocno modeluje i rozwija, że swoje apogeum, te 60 parę tysięcy w komponencie lądowym, osiągnął też gdzieś w okolicach końca roku tego. Mhm. Czyli ze wszystkie te, wiesz, tak mi się te gdzieś tam te cegiełki układają. Z tym, że to też może być kwestia nacisku na Europę, bo tego się też nie da tak, wiesz, zamaskować wszystkiego do końca. Chociaż teraz ten trafik wojskowy po całej Rosji jest tak duży, że trudno zlokalizować, czy to jest przygotowanie do wojny, czy to jest tylko ruch wojska, czy sprzętu, który jest rotowany i robiony. No tak, bo teraz... To nie jest czas P. No to jest łatwo, no bo mamy wojnę, tak, a więc tak. Jakiekolwiek... Więc te jednostki, które się pojawiają w garnizonach, wracają na front, czy ten sprzęt gdzieś się i te szalony szalejące po całych tych torowiskach rosyjskich, no trudno to wszystko zliczyć i zinterpretować, czy to jest coś to przygotowywane, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie zwykły trafik, gdy w ramach prowadzonych działań wojennych na Ukrainie. I poza tym stosunkowo niewielkie siły Rosja potrzebuje do uderzenia na Litwę, Łotwę i Estonię, niż na przykład musiałaby zorganizować grupę uderzeniową, uderzając wydajnie na Polskę na przykład. Ale tak, no uderzenie... To rozumiemy. Małe kraje, tak, krótka łatwiej to, linia. Łatwiej to i logistycznie, i operacyjnie. Krótki front, tak. Tak, jest łatwiej zaplanować. Jeżeli wystąpią jakieś problemy, to łatwiej to korygować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przy jednym problemie jest to lotnictwo, ale zwróć uwagę, że jak była w 91 roku pustynna burza, to żeby pokonać stosunkowo też silny system obrony przeciwlotniczej iracki, to państwa koalicyjne musiały, wiesz, ile czasu pracować nad tą obroną przeciwlotniczą, żeby ruszyła operacja pustynna tarcza, bo tak, była najpierw pustynna tarcza, później była pustynna burza, czyli ta operacja lotnicza, później był pustynny miecz. To zanim ruszył ten pustynny miecz, no to musiała być ta pustynna burza. I ta pustynna burza trwała co najmniej 1,5 do 2 miesięcy, żeby ta iracka obrona przeciwlotnicza została zredukowana do takiego stopnia, żeby lotnictwo alianckie mogło prowadzić operacje lotnicze wraz z realizacją celów przez komponent lądowy. Więc Rosjanie sobie zakładają, że co najmniej alianckiemu, znaczy natowskiemu lotnictwu będzie potrzeba, żeby ten silny konglomerat obrony przeciwlotniczej budowany od dziesięcioleci na tym obszarze, bo to jeszcze są posowieckie, jak tutaj wspominałem, elementy, ale już rozbudowane i scentralizowane w jeden system włączony, będzie co najmniej zajmowało miesiąc. Analitycy białoruscy przewidują, że Białoruś może wytrzymać dobowo 125 uderzeń lotniczych na swoim terytorium. Sama Białoruś. Myślę, że cały obszar rosyjski o wiele więcej może, szczególnie ten przybałtycki może wytrzymać. To tyle operacji lotniczych, rakietowych, artyleryjsko-rakietowych musi wykonać, żeby cokolwiek zniszczyć. Czyli powyżej tej sumy 125, może wystąpić sytuacja, że coś będzie redukowane, jeżeli chodzi o system obrony i całą infrastrukturę krytyczną. Także to są ciężkie operacje, które trzeba przeprowadzić przez długi okres, a to czas jest elementem kluczowym dla rosyjskiej strategii w tym obszarze. Dobrze, ale jaki jest tutaj cel? Znaczy, plany są planami, tak? Natomiast zakładając, że Rosjanie się na to decydują. Na co liczą? Liczą, że to jest taka gra, kto jest większym cykorem, tak, i eskalujemy, i w którymś momencie Niemcy mówią, przepraszamy, chcemy siąść do pokoju, damy wam wszystko, co chcecie, bo tu będzie dużo graczy. Wiesz, tu z jednej strony może być słabość tego NATO, że nie odpowie jako NATO i mogą na to liczyć, chociaż to też złudne, ale z drugiej, no Polska będzie dążyła do czegoś innego, Rumunia do czegoś innego, Finlandia do czegoś innego, te kraje będą czuły się mocno zagrożone, może Niemcy będą chciały rozmawiać, no ale Polska nie będzie chciała słuchać, tak? Rumunia nie będzie chciała słuchać, tylko będzie chciała walczyć.
Tak, no bo tutaj, no, wiesz... Kluczowa decyzja, kluczowo dla Rosji tutaj jest postawa Polski, bo ta siła militarna Polski jest dosyć blisko głównemu celu, głównemu kierunkowi natarcia, jakim no, jest... No ale wiesz, poczekaj, mamy Polskę, ale mamy też Rumunię. No możemy sobie wyobrazić, jakiś czas temu dyskutowaliśmy o wprowadzeniu wojsk europejskich do Ukrainy. No i teraz no, co przeciw... Wiesz... To raczej nie wierzę w takie nie wierzysz? Okay. Nie wierzę w taką sytuację. Zresztą dużo polityków już to w tej chwili... Ale nie, ja nie mówię teraz. Mówię w momencie, kiedy byłby konflikt jednak wtedy Rosja-NATO. Łatwiej być może jest odciążyć Ukraińców z tej części zachodniej, żeby nawet Ukraińcy mogli przesunąć te swoje wojska i mieć zabezpieczoną na przykład tą granicę z Białorusią. Ale słuchaj, taka operacja dojścia do linii frontu z obszarów europejskich to jest co najmniej za długo, tak? 60 parę dni, co najmniej dla takich dużych związków. Zresztą ja tam w niektórej analizie podawałem przykłady amerykańskich ćwiczeń, ile zajmuje przerzucenie amerykańskiej brygady do Europy ze Stanów Zjednoczonych, ile na przykład brytyjskiej jednostki, a ile niemieckiej brygady tylko na ćwiczenia do Polski. Do niemieckiej brygady, całą brygadę z całym inwentarzem przerzucenie do Polski, analitycy niemieccy, rosyjscy, polscy, ja też obliczają to na 17 dni. Dobra. To teraz załóżmy, że ten korytarz przebijają, wszystko się udaje, militarnie, konflikt tli się, Niemcy mówią, że chcą rozmawiać, Polacy, że nie, tam są różne głosy, nie ma ten. No ale co dalej dla Rosji? Słuchaj, Rosja... Rosja... No bo wiesz, okej, dobra, uzyskujemy, tak? Ukraina, cały czas konflikt, tutaj przebiliśmy korytarz, mamy... jakieś cały czas walki, no ale z grubsza się udało ten korytarz zająć część powiedzmy Litwy, część Łotwy. I co dalej? Więc Rosja z pozycji z tej siły, czyli okupanta częściowo terenu i decydenta o bezpieczeństwie lub niebezpieczeństwie danego rejonu, może wynegocjować pewne właśnie te ustępstwa, co tutaj Paweł już mówiliśmy, dosłownie były przedstawione przez Putina z 2 lata temu nawet. Czyli eskalujemy, mówimy dobrze, wojska NATO na Odrę, tak? I wracamy do tego planu marzycielskiego, czyli strefa buforowa, kraje bałtyckie, odbudowa Związku Sowieckiego. Dokładnie tak. Tak to Rosjanie sobie widzą, tak? I co by nam się nie wydawało, Paweł, tutaj dziwnie... Nie, ale wiesz, że to brzmi jak taki pomysł takiego szaleńca, tak? No, ale to nie jest, Paweł, to nie jest, wiesz, racjonalne myślenie, także nie jest wojna też nie jest prowadzona racjonalnie. I tutaj, Paweł, jest jeszcze bardzo ważna kwestia, którą akurat nie chciałem z tobą podjąć, bo bardzo ważną kwestią jest umiejętność interpretowania poczynienia drugiej strony, czy to przez wywiad, czy przez analityków, czy przez nas, osintowców, którzy się takimi rzeczami znajdują, bo też my poddajemy się pewnym trendom i możemy też pewien obraz zaburzać. Umiejętność interpretowania była bardzo ważna w czasie zimnej wojny, bo te armie w zasadzie, jedna i druga, to one były gotowe w ciągu paru godzin wejść do walki, w cudzysłowie nawet, bo to godziny liczyły się o tym, czy będzie zwycięstwo, czy nie. Rosjanie trenowali wyjście swoich dywizji z armii zachodnich w ciągu paru godzin z koszar, a z drugiej strony te armie natowskie, które stały, też były gotowe do przyjęcia tej fali. I umiejętność interpretowania, czy to już jest wojna, czy to jest ćwiczenie, czy przeciwnik chce robić tak, czy tak, w tamtym okresie była bardzo ważna. My zapomnieliśmy umiejętności interpretowania strony przeciwnej, bo nie mieliśmy takiego wroga, żeby się na tym uczyć, tej interpretacji. Dopiero teraz od tych 2 lat uczymy się Rosji, jak ona interpretuje i jakim szaleńczymi myślami ona podejmuje decyzje. Ja to tłumaczę, że tam jest wola. Ciężko zinterpretować czyjąś wolę, jaką on ma wolę realizacji. W państwach demokratycznych zazwyczaj są decyzje, czyli decyzje kolegialne podejmowane na podstawie analiz i tak dalej. Ja chcę przewidzieć wolę, dlatego dla nas jest tak, to jest nieracjonalne, bo my to... Wiesz co, to chyba taką osobną, bardziej nawet prywatną rozmowę, bo my mamy jeszcze dużo pytań od widzów, a więc do nich przejdziemy.
No bo tu pewne rzeczy moim zdaniem widać, tak, na co Rosjanie się przygotowują na ten rok. Takie niebezpieczeństwo z tymi Bałtykami jest, natomiast ja oceniam go sporo chyba niżej niż ty. Na ten moment. Z militarnego punktu. Słuchaj, ja to widzę tak, z militarnego możemy, punktu. Tak, możemy też podyskutować dlaczego. Bo atak w tym momencie, im dłużej Rosjanie z tym zwlekają, tym jest to trudniej. Tak, to tak. I trochę jest na takiej zasadzie, że już coraz trudniej i coraz większe koszty będą musieli ponieść. I też okienko się zamyka, bo za jakiś moment nie będą mogli tego zrobić. A więc to okienko, o którym tu mówisz, to wbrew pozorom jest teraz, w tym roku, tak? Bo w przyszłym roku już nie będzie. Natomiast no, pewne sygnały mówią, że tego nie zrobią, bo też się obawiają, moim zdaniem, jednak działania w dwóch frontach, takiej bezpośredniej i utraty, bo z tej Ukrainy nawet można sobie wyobrazić, że reżim może wyjść zwycięsko. Czyli wiesz, będzie jakiś tam rozejm, część terenów się uzyska, no bo Zachód w którymś momencie się może faktycznie powie, dobra, już starczy, Ukraińcy też się zmęczą, Rosjanie, wszyscy się zmęczą, po prostu wszyscy będą tak zmęczeni tym konfliktem, że w którymś momencie powiedzą rozejm. W przypadku otwarcia nowego konfliktu, to jest, wiesz, wracamy trochę do tego, tak jak już w Polsce, tak? Wszyscy mówią, nie, no już, dobra, tam ta Ukraina, tam nie chcemy się tym interesować, mamy swoje życie. A tu znowu byśmy otwierali te emocje, otwierali ten nowy front z Zachodem. Paweł, ale już tutaj wspominałem, że Rosjanie nie widzą możliwości wygrania wojny w Ukrainie, w samej Ukrainie. Ale odpowiem ci taką, chcesz taki indykator, taki, który ja na przykład stawiam, jeżeli dojdzie do wiosny i armia ukraińska nie przejdzie do inicjatywy, to Rosjanie będą mieli zapas tego czasu i będą mogli się pokusić o szaleńczą, ale jednak akcję, która może zagrozić tutaj. Tak, tylko że przegrana na Ukrainie nie powoduje rozpadu Rosji lub jakiegoś takiego podporządkowania. Przegrana w wojnie z NATO to nie jest tylko upadek tego reżimu, tylko może być upadek imperium. Czyli następna, wiesz... No, teoretyzujemy, ale Rosja też liczy na pewnego właśnie tu i Rosja liczy, że wygra. To jest tak jak na Ukrainie. Oni nie zakładali, no jak mogą przegrać? Druga armia świata w 3 dni. No jak nie w 3 dni, no to w 3 tygodnie. Jak nie w 3 tygodnie, max 3 miesiące, tak? Trwa to. Jak ten zły, bojący się nas Zachód, który nie potrafi nawet pomóc Ukrainie, obroni się bezpośrednio. Tak, bezpośrednio tak, tak. I to znowu jest optymistyczny, a nie realistyczny scenariusz. No ale tak piszą, Paweł. Tak, oczywiście. No, to ja wiem, bo czytam to. Więc... Dobra, przejdźmy teraz do następnego punktu. Będziemy się jeszcze trochę w tym babrać. Ile realistycznie sił i środków, o ile lat, będzie potrzebować Federacja Rosyjska, aby się przygotować? No to chyba trochę odpowiedzieliśmy. Chyba, ja myślę, że około 250 do 300 tysięcy na cały ten teatr działania potrzebuje, żeby zrealizować. Dodatkowo. Nie, ale ona ma to, bo ma 470 tysięcy zaangażowanych w operację tą specjalną w cudzysłowiu i ma jeszcze około 420 tysięcy w rezerwie. Mhm. Z tym, że jeden jest problem, Pawle. Wojskowy i na równi. No właśnie, wiesz, 90% mówi się, że zostało już przemielone. Tak, 90%. Tak. Ukraińcy podczas zimowej ofensywy, którą im się w Zaporożu, tam niewiele im brakowało do szczęścia. Tam tylko wejście dwóch dywizji powietrzno-dosantowych na Zaporoże uratowało ten kierunek. No, mówi się, że wiesz, to u nas nie jest popularne, ale mówi się, jeżeli załóżny byłby bardziej odważny, może by się udało. Ja zawsze mówiłem, że Ukraińcy są o jedną ofensywę za późno, ale to może na inny
No tak, ale wiesz, bo nas się przyjęło, że to taki i na Ukrainie wspaniały generał, a syrski to nie, a może byłoby załóżmy, tak, że jakby syrski przeraził się ofiar. Tak, syrski, tak. Syrski ale taki. Jakby właśnie się wtedy nie przerazili, może byłby sukces polityczny i bylibyśmy w innym punkcie, tak? Oczywiście to dywagujemy, tego nie wiemy, tak. Co by się wydarzyło. Słuchaj, ale wracając do tego czwartego pytania, tak? No to jest około już po liczbach, 470 tysięcy mniej więcej na styczeń, tyle mi wychodziło, 420-30 tysięcy w rezerwie, bo oni się muszą rotować, ale to jest inna też historia, jak to się robi. Ale co jest problem? Rosjanie nie mają obiektów szkoleniowych, żeby szkolić ludzi. Średnie straty przez te dwa lata wynosiły 17 tysięcy strat sanitarnych miesięcznie. Powiedz jeszcze, to są straty sanitarne, bo nie każdy wie. A straty sanitarne to są łączne straty zabitych, rannych, ranni długookresowo, czyli powyżej 12 miesięcy leczenia, też wzięci do niewoli, zaginieni. Czyli to są... Zabici, samowary i tych, których nie ma. To są to, co żołnierz, to, co dowódca nie może użyć do walki. To liczymy straty sanitarne. Dowódca nie liczy strat zabitych, tylko on po prostu nie ma tylu żołnierzy do realizacji swoich celów. I tak to wojsko liczy. Oczywiście cywile tam liczą zabitych, ilość zabitych i tak dalej. No, wojsko liczy, ile ma do użycia, ile nie ma. I 17 tysięcy z tego systemu, ale to jest statystyka, bo czasami było więcej, czasami mniej, 17 tysięcy miesięcznie. Oni mogli w tym pierwszym okresie wyszkolić na poligonach do takiego poziomu podstawowego, bo podstawowy poziom szkolenia to jest żołnierz, który nic nie umie i go się wyszkola do takiego poziomu, żeby sobie krzywdy nie zrobił, wiedział, z której strony strzela i wstrzelał w miarę celnie, no to potrzeba 28 do 30 dni na czas W, takiego intensywnego szkolenia. Natomiast szkolenie całego związku taktycznego, który by wykonywał działania połączone z artylerią, z lotnictwem i tak dalej, taki wyższy poziom, czyli zgranie tego żołnierza w wyższej strukturze, potrzeba 96 dni. I Rosjanie mogli szkolić mniej więcej około 20-25 tysięcy miesięcznie przez ostatnie półtorej roku żołnierzy na takim poziomie dobrym. Oczywiście sobie ratowali ten system jakimiś doraźnymi szkoleniami, takimi, które tam coś tam dawały, ale nie za wiele, ale takiego prawdziwego szkolenia, czyli na obiektach, gdzie jest cała infrastruktura szkoleniowa, dydaktyczna, proces jest zachowany, są materiałowe, zabezpieczenie materiałowe tego procesu i tak dalej, są instruktorzy. I to razem licząc z systemem, co Białorusini im pomagali. To nie to, że tylko sam rosyjski, bo liczę też białoruski. Więc to jest około 20 tysięcy. Teraz do końca roku to wzrośnie do 47 tysięcy. I tylko dlatego, że powstały dwa nowe takie kompleksowe ośrodki, a w kolejnym roku ma powstać kolejnych 9 ośrodków. Więc te możliwości skokowo Rosjanie zwiększą nie tylko ilościowo, ale też jakościowo. Przez ten okres dwóch lat oni wsadzali, musieli uzupełniać te 17 tysięcy tymi miesięcznymi szkoleniami, prostym szkoleniem i wrzucaniem bezpośrednio na linię frontu, przeżyje czy nie. To generowało dodatkowe straty, ale pozwoliło im zachować spójność frontu i utrzymać inicjatywę. Tą jakość, jak mówią na przykład sami Ukraińcy, którzy teraz walczą, po żołnierzach rosyjskich na froncie już widać, czyli ten proces zwiększenia możliwości szkoleniowych tych obiektów rosyjskich jest większy. Więc czy zakładając tylko sam obszar szkoleniowy, bo przecież trzeba powiedzieć, że wojsko też trzeba w coś ubrać, uzbroić sprzęt, czołgi i tak dalej, etc., etc., tego jest bardzo dużo, ale sam proces ten szkoleniowy Rosjanom daje możliwość odtworzenia jakości w ciągu tego roku, następnego na pewno. Więc to są takie czasookresy, gdzie można jakość tego wojska być rosyjskiego odtworzona i przybrać taką formę, jaką miało na początku konfliktu. Takiej formy jak na początku konfliktu moim zdaniem nie może. No ale do tego dążą, tak? Nie, no poczekaj, dążą tak, natomiast no jednak wiesz, ile trwa wyszkolenie i jednak żołnierza WDW? To jest 96 dni pełen kompleks szkoleniowy. 96 dni. No dobrze, natomiast... W rosyjskiej taktyce... Dobrze, ale wiesz, no jednak...
te osoby, które wyszkolą, tak, w stosunku do osób, które miały jednak, wiesz, wieloletnie doświadczenie. A to tak, ale wiesz, to jasne. Tak, tak, to przygotowanie do tego, żeby wejść, tak, no to w tym, bo żebyśmy też nie stworzyli, bo takiego mylnego obrazu, że Rosjanie teraz wyszkolą i w sumie będą mieli tą samą siłę militarną, no nie, no, tak? Weterani, a przeszkoleni chociażby w całym zakresie, to nie, to weterani przeszkoleni. Że oni mogą wejść do walki i będą stanowili, tak, wykonywać te, powiedzmy, rozkazy i będą wiedzieli, co do nich się mówi. Powiedzmy, to są kierowcy ciężarówki takiej dużej po kursie i zdanym egzaminie i mogą jeździć, ale nie przejechali... Po kursie prawa jazdy, o, tak, może ale tak? nie przejechali setek tysięcy kilometrów z takim doświadczeniem jak kierowcy, którzy jeżdżą. Tak, a zginęli ci bardziej doświadczeni, co jak gdyby właśnie też jest teraz cały czas dużym problemem, zresztą dla obu stron. No dobrze, czyli co? Zakładamy, że te... Możliwości. Ale poruszyłeś tylko jeden aspekt, moim zdaniem. Poruszyłeś ten aspekt szkoleniowy i ten osobowy, który się poprawia i to widzimy. Natomiast jeszcze jest aspekt, że trzeba jakoś uzbroić. No to jest bardziej twoja domena ekonomiczna, bo tutaj... No i tu widzimy, no jakby nie patrzeć, oczywiście, no sztuka jest sztuka, no ale olbrzymią prymitywizację tego uzbrojenia. Ale wiesz tak? Co, Paweł, Rosjanie to zakładali w procesie przygotowania gospodarki na czas W. Oni w 2023 na początku dokładnie takie analizy robili, tak? Czyli powszechna mobilizacja tam było, nie było tego... Oni trochę inaczej to wykonali, no ale powiedzmy cały czas mobilizują i silna prymitywizacja, cofnięcie się tak naprawdę o 20-30 lat, jeżeli chodzi o nawet typy uzbrojenia. Cofnęli się trochę bardziej nawet, a więc przedobrzyli. Niemniej duże problemy, nawet jeżeli chodzi o to prymitywne uzbrojenie, no znowuż stanęli przed takimi wąskimi gardłami. No i to o tym też sobie będziemy pewnie dalej rozmawiać, a więc to z jednej strony szkolenie, tak jak mówisz, z drugiej strony uzbrojenie, wyżywienie i ubranie i tak dalej. Tak, to wyżywienie, ubranie, o to bym się jakoś specjalnie nie martwił. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to bym się martwił jednak. No ta prymitywizacja też w procesie szkoleniowym ułatwia, bo ten proces szkoleniowy nie jest tak skomplikowany. Natomiast Rosjanie tam sobie dzielą, oczywiście specjalisty od walki elektronicznej to trochę jest inny typ, ja mówię o takim, czy tam obrony przeciwlotniczej, czy wojskach strategicznych, no to są inne typy szkolenia. Mówię o takim szkoleniu, które potrafi zrobić różnicę na polu walki i w sposób, że po prostu znajduje się na polu walki żołnierz, który jest uzbrojony, przeszkolony w jakimś zakresie, który pozwala mu rozumieć to, co się dzieje wokół niego. I może realizować, jak to Rosjanie mówią, zadania zgodnie z przeznaczeniem, tak? Więc to jest ten obszar. Rosjanie mieli straszne deficyty w procesie szkoleniowym, co się przekładało na powodowanie dużych strat, bo w zasadzie wszystkich instruktorów, których mieli w tym pierwszym okresie mobilizacji, wrzucili w linię frontu i też potracili, więc musieli całkowicie odbudować kadrę instruktorską w ośrodkach. I to też tak, tylko jeszcze jest jedna uwaga zawsze, Maciek. Jak my mówimy i też omawiamy, to bardzo często nawet sami opieramy się na tych danych rosyjskich, tak? Że oni tak to poprawili, że jest lepiej. Tu bym brał jakąś poprawkę, że jest jednak gorzej. Ale wiesz co, nie, a tu wiesz co, brałem taką poprawkę, że może to być tylko i wyłącznie taka. Nie, coś tam, oni zawsze, wiesz, znaczy to nie chodzi o propagandę, to chodzi trochę tak jak ostatnio Szojgu mówił, że kręgi zdobyte, a się okazało, że nie zdobyte i ale trzeba rzucać i trzeba zdobywać. Chodzi o to, że oni chcą się też wykazać, tak? Wiesz co, ja to jest takie typowo sowieckie.
Ja rozmawiałam z żołnierzami z 3. Brygady, rozmawiałam z żołnierzami 74. Brygady, mówię o ukraińskiej, tak? Rozmawiałam z chłopakami z pułku Kalinowskiego, którzy nie, jeszcze parę tygodni temu. Poczekaj, pełna zgoda, że się to poprawiło, tak? Tylko tak, mówię, to, żebyśmy to też nie... Jest zupełnie inny żołnierz niż kiedyś, jeśli chodzi o przeciwnika. Oni czasami, wiesz, jak wiedzieli, że walczą z WDW albo z Wagnerem, to było widać to, widać od razu po jakości, ale teraz widzą, że jak przeciwnym stoi tam 1220 któryś pułk, nie, obrony terytorialnej, który gdzieś tam był kiedyś powołany, no to tam też ta jakość nagle się pojawiła, ale to też czas jest związane, wiesz co, Paweł, z tym, że ta walka już trwa 2 lata, tam już są weterani, oni już przeszli, parę przeżyli, tak, i ten strukturę... Nie, mówię na przykład, ty mówiłeś o tych możliwościach szkoleniowych, ja bym brał tutaj poprawkę na to, że, bo tak mówisz, 47 tysięcy, być może, ale jednak bym brał poprawkę, że będzie to prawdopodobnie mniej, bo to by mniej więcej pokazywało, że oni w tym momencie według, znowuż propaganda, więc tu znowuż bym brał poprawkę, bo mówią, że miesięcznie mobilizują 50 tysięcy, tak? No mniej, o wiele mniej. No ale tyle mówią, nie? A więc wiesz, to tak samo trochę, jeżeli chodzi o te ośrodki, kiedy one, to tak jak ze wszystkim, tak? Z tymi rosyjskimi planami, że do 2000, wiesz, Arctic LNG mieli odpalać w zeszłym roku, tak? No wiele mamy takich przykładów, co było w planach, a co jest rzeczywistością, nie? Co oni obiecują, a co dowożą. Gdzieś dorwałem kwestię, bo tam jest taka kwestia, że jak ktoś idzie do wojska, jest powołany, to jest mu zawieszane kwestie związane z płaceniem podatków. Wszystko jest mu zawieszane, nie tylko płacenie podatków, ale zawieszane mu jest przede wszystkim egzekucje komornicze. Ale ty w tym momencie mi zniknąłeś, mam nadzieję, że do nas za moment wrócisz. Mam taką nadzieję przynajmniej, Maćku. Dobrze, a my sobie będziemy kontynuować. Maciek może zaraz do nas wróci, miejmy nadzieję. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do punktu 5. Ja za sobie tam sprawdzę. O, Maćka wyrzuciła, więc jest szansa, że za moment się pojawi. O. Dobrze, to może nie będę, tak, nie będę musiał robić cięcia, może nam się uda. My sobie teraz przejdziemy, słuchaj, do punktu 5, czyli czy możliwe jest otwarcie konfliktu przez Rosjan, NATO, około lub podprogowe względem artykułu 5 przed zakończeniem działań zbrojnych na Ukrainie? No to powiedzieliśmy, tak, że Rosjanie taki wariant rozważają. Tak. I co nie znaczy, że nie wykorzystają, bo szalone pomysły rosyjskie są często wprowadzane w życie. Z różnym efektem, ale są. Tutaj Maciek bardziej to przewiduje, ja chyba ostrożniejszy też mogę powiedzieć na końcu, dlaczego uważam, że troszkę ostrożnie, ale bym ten wariant brał pod uwagę, bo okienko też Rosjanom się powoli zamyka. Też zaczyna zamykać i to też ze względów gospodarczych. Z czego oni też zaczynają sobie zdawać sprawę. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że też jest taka wiara trochę jednak w tego Trumpa, że coś zmieni, a więc myślę, że do tego momentu, no a to będzie listopad znowu, więc nie wiem, czy im się to po prostu nie pozamyka. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do pytania 6. Czeczenia i Dagestan. Jaka polityka względem tych republik, jaką politykę względem tych republik planuje Kreml? Jak te republiki reagują? Czy Kadyrow dalej popiera Rosję i czy będzie wysyłał swoich bojowników? No wiesz, jeżeli zacząć od Kadyrowa, to Kadyrow dalej będzie popierał tę wojnę, bo Kadyrow na tej wojnie robi dobre biznesy, to jest po pierwsze. Robiłby każdy jakby obszar zdobyty, bo w zasadzie jego jednostki, to są jednostki MSW tak naprawdę, to nie są jednostki Rozgwardii, więc one nie działają na pierwszej linii, chociaż czasami gdzieś się tam pojawiają któreś pułki i wspierają
szczególnie w 42. dywizji, bo tam się pojawiają te pułki. Natomiast one pracują na terenach okupowanych jako jednostki stabilizujące albo pilnujące porządku w innych jednostkach rosyjskiego wojska. Więc tutaj kwestie biznesów, korupcji na okupowanych terenach i jakichś przepływów środków do Kadyrowa, to jest dla niego Tommy Graj, więc tutaj pod tym względem biznesowym Kadyrow będzie cały czas miał ochotników, którzy by chętnie się wzbogacili na tym wszystkim. Sporo samochodów i innych dóbr znalazło się właśnie w azjatyckiej części Rosji, właśnie z Ukrainy, z których terenów były tutaj podbijane. Więc tu się nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o Dagestan, Dagestan jest obszarem w zasadzie takim stykowym dla polityki rosyjskiej w Azji tutaj centralnej, ale też i miejscem styku z polityki chińskiej. I tu jest tu problem, bo wiele tych krajów odwraca się w zasadzie od Rosji w sensie takim gospodarczym, politycznym i się przytula tutaj do chińskiego smoka, który... Nie tylko, ale Iran, Turcja jeszcze tam tak, też zaczynają. Tak, ale też i Ormianie wychodzą już z tego kręgu, bo zostali po prostu opuszczeni. Oszukani, tak, oni tak to odczuwają. I tutaj też uciekają chyba w objęcia Francji, mi się wydaje, to są takie kierunki ormiańskie rozważane. Więc utrzymanie jak gdyby stabilizacji w tym obszarze, łącznie z Dagestanem i tym konfliktem, co się tam dzieje, no to dla Rosji będzie też bardzo trudne ze względu na tą konfrontację z Zachodem, bo już Rosja tak naprawdę tutaj, to trzeba Paweł podkreślić, ona nie walczy z Ukrainą. One już nie mówią w Rosji, że oni walczą z Ukrainą. Ukraina jest jakby okupowana przez zachodnią ideologię albo wręcz przez Zachód, a już na pewno Polacy się szykują, żeby tam jak najszybciej wejść z wojskami, jak tylko Ukraińcy osłabną i Rosjanie osłabną. No, mniej więcej to tak teraz propagandę pokazuje, jak wygląda rosyjska. I te trumny, które wracają właśnie do tej części azjatyckiej Rosji, to nie są traktowane jako ofiary putinowskiego reżimu, tylko ofiary Zachodu tak naprawdę. I tak ci Rosjanie w to wierzą, więc utrzymywanie w tej wierze i w tej nomenklaturze, w tej propagandzie antyzachodniej centralnej Azji, Czeczenia to już swoją drogą jest zupełnie inna historia, będzie też kluczowe dla polityki rosyjskiej, bo stamtąd się bierze główny rekrut do armii rosyjskiej. Właśnie ta centralna Azja, ta rosyjska część i Daleki Wschód i szeroko rozumiana głubinka, która w rosyjskiej polityce też ma duże znaczenie. Dobrze, przejdziemy sobie do pytania siódmego. Czy przy założeniu najczarniejszego scenariusza, trochę już odpowiedzieliśmy, Maciek dzisiaj bardziej pesymistyczny względem... Znaczy, optymistyczny w stosunku do Rosjan. Że Rosja za 2-3 lata zaatakuje Bałtyki albo nas, to czy pana zdaniem polska armia będzie gotowa do obrony? My mówimy, że nie 2-3 lata. Nawet wcześniej, bo to okienko się mi się wydaje, że zamknie. Okienko się zacznie zamykać właśnie. No i chyba też trochę już odpowiedzieliśmy, że właśnie dlaczego zacznie się zamykać, no bo właśnie za te kilka lat ta polska armia będzie gotowa, a teraz chyba no nie jest jednak. No wiesz, no, są duże ćwiczenia, które mają przedmuchać jak gdyby wszystkie te drogi. Mówimy armia polska, mówimy europejska, tak. I te drogi zrozumienia, także szybkości przemieszczania się, no wszystko to trzeba, wiesz, przećwiczyć na żywym organizmie. No, trudno sobie planować, jeśli później się okaże, że to, co zaplanowaliśmy w rzeczywistości, nie będzie miało żadnego pokrycia, więc te ćwiczenia duże, natowskie, moim zdaniem będą coraz większe i coraz intensywniej robione w tym obszarze. No i powiedzmy, dlaczego tutaj Rosjanie mają też przewagę, czyli ta zdolność bojowa, tak? Oni mają brygady... Oni są pod parą. Czy będą walczyć z Ukraińcami, czy będą z Łotyszami, tak, z ich punktu widzenia teoretycznie to jest tylko zmiana rozkazu.
Tak, tutaj Paweł, tylko przypomnę takie zdarzenie na froncie jako argument tego, że 74. Dywizja Powietrzno-Desantowa, która walczyła pod Kremlinem na północnym odcinku frontu ukraińskiego, w tym najgorszym okresie ofensywy ukraińskiej na Zaporożu, została wyciągnięta w zasadzie z kontaktu ogniowego i w ciągu 78 godzin w zasadzie znalazła się już i już walczyła tutaj z Ukraińcami w Zaporożu, tak? Już nie mówię o 7. Dywizji Powietrzno-Desantowej, która była nad Dnieprem, ona była blisko i tam ją tylko po prostu przekierunkowały, w kilkanaście godzin już uczestniczyła w walkach, natomiast no, to świadczy o umiejętności rosyjskich dowódców w planowaniu, a także o sprawności szczególnie jednostek powietrzno-desantowych rosyjskich do walki w styczności, a później znalezienia się w zupełnie innym kierunku i z walki z zupełnie innym przeciwnikiem. Dobrze, a my przejdziemy do 8. pytania. Powoli będziemy już przechodzić do konfliktu, tego, który się odbywa. Czy możliwy jest przewrót w Rosji oraz kiedy potencjalnie może skończyć się wojna na Ukrainie? No, jakaś data, najlepiej 1 stycznia. Paweł, jak ty byś znał i ja bym znał, to byśmy byli bogaci ludzie, prawda? Tak, no. Czy w Totka, czy kiedy Putin zejdzie. Ale nie, odpowiadając profesjonalnie na zadane pytania, ostatnia śmierć Nawalnego bardzo mi jest jednym z takich czynników odpowiadających na to pytanie. Ponieważ Nawalny to jest człowiek symbol, który mógłby rozmawiać z Zachodem. Tak. Który raz Zachód by przyjął do rozmowy, na temat jakiejś tam sytuacji. Nawet jeżeli trzeba by było jakieś ukraińskie ziemie, tak, powiedzmy, prawda? Oddać. Mhm, tak. A Nawalny by świetnie to, do niego się by to świetnie przypięło. Putin, to nie sam Putin i władca bezwarunkowy, on też ma kokieterię i też ma grupy walczące na dole o względy Putina, czy tam o możliwości pewnego oddziaływania. Tym bardziej, że ten stół z tymi dobrociami po inwazji ukraińskiej się bardzo skurczył i nie wszystkim starcza i to Putin decyduje, kto ile dostaje, ale wewnątrz jakby się ci wszyscy jego goście wstali, to by ten stół wynieśli razem z Putinem, więc Putin się tego obawia, żeby nie wynieśli ten stół do innego gospodarza, którym mógłby zostać Nawalny. Dlatego Nawalny musiał zginąć i zginął. Wiesz co, no ja akurat... Jeżeli miałbym obstawiać jakąś tezę, to że niekoniecznie to była decyzja samego Putina, ale osób, które nie chcą pokoju, ani rozejmu, ani zbliżenia z Zachodem, a ten Nawalny no, byłby faktycznie taką osobą. To jest teraz go wyciągamy, robimy premierem, tak, Putina. Nie zgadzamy się co do roli Nawalnego w tym tak, jak tak. I korzystać. Tu jak gdyby, no teraz mówiłem, że bardzo trudno sobie, komuś zależało, żeby nie doszło do rozmów też reżimu obecnego, czy tak, czyli Rosji z Zachodem, no bo teraz trudno sobie wyobrazić, tak, Nawalny ginie, no i Putin tak rozmawia z Macron, sobie. Scholzem i z Bidenem i pionę sobie przybijają, tak, nie, miesiąc po, nie? Nie, nie ma szans. No a więc wiesz, komuś też zależało, żeby zrywać, tak, i żeby powiedzieć, okej, konflikt ma dalej trwać. Oczywiście my zakładamy, że to większość założyła od razu, że to Putin. Natomiast no pamiętajmy, że tam mamy też takie osoby, które... Ja ich nazywam biznesmenów i patriotów. Ja takich sobie tak... Tych patriotów, tak? Czyli jeżeli patrzymy właśnie Patruszew, tak? Czy Naryszkin, ten kierunek, no to pewnie... No bo oni bez Putina... Z tym Nawalnym to tak nie za bardzo będzie po drodze, tak? Ale już nawet jakiś tam następny, albo być może ktoś z ich synów, być może ktoś z otoczenia, który będzie sterowalny, no to już prędzej, no bo daje im jakieś tam bezpieczeństwo. Ja tu mam takiego cichego mojego, to Dunina na przykład, który jest taki szarą eminencją w niektórych działaniach i tam parę razy Putinowi skórę uratował. Tak naprawdę, więc tutaj też jego rolę jest nie należy. Tak, ale wracając do pytania, czy możliwy jest przewrót w Rosji? No możliwy. Ja nie widzę,
Możliwy, ale ja nie widzę symptomów w tym momencie, ale to zazwyczaj tak jest. Ale powiedzmy sobie możliwy, tylko że jest trudny, ponieważ Rosja prowadzi konflikt. I teraz ta osoba, która by, i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, wzięła na barki, czyli zlikwidowała Putina, tam, czy tam by miał wypadek też zakrzepica, czy cokolwiek innego, ale przejęłaby władzę, podpisałaby jakieś umowy rozejmowe i by zrezygnowała względem Zachodu, ustąpiłaby, no to byłaby taką, wiesz, taką tymczasową, bo zaraz by została przez następną osobę zlikwidowana. Wiesz, to wszystko by było, gdyby był carte blanche z Zachodem. Czyli no właśnie. Ktoś by się dogadał z Zachodem, że słuchajcie, zmieniamy, Putin wek, Nawalny do góry i wtedy, ale widzisz, Nawalny zszedł z planszy i już tutaj nam się komplikuje. Komplikuje się, no ale też wiesz, sobie można wyobrazić, nie wiem, weźmiesz, nie wiem, jakiegoś Miszustina, to... Ale wiesz co, to społeczeństwo rosyjskie tego nie przyjmie za bardzo. Nawalnego jeszcze by było w stanie przyjąć. Bo on miał też mam wątpliwości. Ale faktycznie prędzej był znany niż takiego technokraty jakiegoś, no ale wiesz, ten technokrata jest taki... Ale na pewno był przyjęty przez Zachód bardziej niż jakiś taki nieznany. No tak. Bo no znowu by Zachód by bardzo sceptycznie podchodził i nie wierzyłby temu... No i wiesz, no taka wiesz, no więzień polityczny, no tam no. Wiesz, po coś był trzymany też, tak sobie też powiedzmy. Wiesz, i ta krysza się też skończyła, też sobie powiedzmy, tak? A więc tutaj osoby, które były z nim powiązane, no ich pozycja na pewno się osłabiła. A my przejdziemy sobie, słuchajcie, do pytania następnego. Czekajcie, ja sobie to przekopiuję, bo tutaj gdzieś mi się uciekło. Pytania już dotyczącego konfliktu. Jak Rosjanie zmienili podejście do ratownictwa pola walki? Jak zmieniło się osobiste wyposażenie żołnierzy w apteczki? I czy produkują na przykład STAS, tak? Czyli ten medycyna pola walki? Czy się poprawiło? Rosjanie są do tyłu z całą medycyną walki. Ten procent rannych, ginących na polu walki jest bardzo duży. Ale ze względu na te niedoszkolenie, o którym tutaj mówiliśmy. Dwa, co z tego, że ma żołnierz apteczkę, jak nie potrafi jej korzystać. Poza tym cały system rosyjskiego ewakuacji pola walki jest zupełnie odmienny od tego, co jest prezentowane na przykład przez Ukraińców. Ten procent odzyskiwania rannych z pola walki i śmiertelność rannych na polu walki w Rosji jest według różnych rosyjskich analiz nawet trzykrotnie wyższy jak u Ukraińców. To. A jakbyśmy tak porównali powiedzmy tych żołnierzy, którzy mogą wrócić do walki, czyli tak brzydko powiedzmy odzyskanych w przypadku Ukraińców i w przypadku Rosjan. To Rosjan jest to, no jak mówię, trzykrotnie mniej niż u Ukraińców. Trudno mi powiedzieć, jakie ilości, bo zarówno jedna strona, jak i druga. Tak, to zostawmy, tylko chodzi o raty. A takie mniej więcej, to są mniej więcej tego typu wielkości, nie to, że tam półtora, to są bardzo duże wielkości. Z wielu powodów, bo ten system, chodzi o sam system ratownictwa medycznego pola walki, w Rosji on wygląda zupełnie odmiennie niż nie jest takie nasycenie na przykład ratownikami pola walki w jednostkach liniowych, ale też i późniejsza ewakuacja. Tak naprawdę najwięcej żołnierzy ginie w dwóch obszarach. Przed udzieleniem pomocy, czyli żołnierz jest ranny i zanim do niego dojdzie medyk, po prostu się wykrwawia, ginie, tak? I drugi obszar transportu między polem walki a tym pierwszym stopniem. I tu też najwięcej żołnierzy rosyjskich ginie. Już jak dojedzie do szpitala, gdzie już jest polowego, gdzie jest już lekarz, odpowiednia infrastruktura do ratowania życia, to ten żołnierz przeżywa, ale on musi być na tyle mniej ranny, że tak powiem, że musi przeżyć te dwa pierwsze etapy. Na przykład a u Ukraińców już na pierwszym etapie jest duża przeżywalność i na tym drugim etapie jest duża przeżywalność. Dlatego mniej więcej te dwie trzecie, o trzy razy więcej ginie Rosjan właśnie w tych obszarach pola walki w ratownictwie. Są straszne, no duże braki w rosyjskiej. Tutaj się nic nie zmieniło pod tym względem. Dobrze. Teraz słuchaj pytanie dotyczące doświadczenia z wojny i przekształcenie w zapisy regulaminowe.
Znaczy doktrynalne to się tak nazywa, to nie regulaminy, a to no, są... Chciałem nie zmieniać tego, widza. Wzorce doktrynalne. To są wzorce doktrynalne, to jest coś takiego jak Biblia, która mówi, jak dana jednostka ma funkcjonować i działać. One nie odpowiadają tego, że ma to w sumie tak wyglądać liniarnie, bo to wtedy jak masz wzorzec doktrynalny przeciwnika, to możesz sobie wyczytać, jak on walczy, ale pozwala zachować pewną spójność, bo ja wiem, jak walczy ta jednostka, to ja będę walczył tak samo, żeby jedna i druga jednostka podobnie zrozumiała podobne pole walki. I rzeczywiście ten wzorzec doktrynalny, tutaj opisany jako regulamin wojskowy, czy tam regulaminy, bo regulamin wojskowy to jest prawo wojskowe, czyli jak się żołnierz ma ubierać, jak się zachowywać i pod tym względem tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o te wzorce doktrynalne, to Rosjanie bardzo to zmienili. I też, Pawle, tutaj też takie troszeczkę z twojej dziedziny, też się zmieniły tabele naliczeniowe, wszystkie te elementy związane z ekonomią. Artylerii, tam na pokrycie, te drony wszystko pozmieniały. Pozmieniały. I Rosjanie mają uaktualnione te wszystkie procesy pozwalające planować walkę do tego współczesnego pola walki. I my na przykład, Wojsko Polskie, my jeszcze tego nie mamy. My dysponujemy starymi elementami, które pozwalają nam planować pole walki. To będzie też przewaga Rosjan nad armiami NATO, bo ona już sobie to sobie przećwiczyła do swojej struktury. Bo nie mówię, żeby mieć te same, co Rosja ma. Nie, bo będziemy inne wsparcie lotnictwa, no, inne użycie. Raczej walczymy inne, my mamy inne, mamy naliczenia, normy na działo i tak dalej, tylko my tego nie przetestowaliśmy w warunkach bojowych, a Rosjanie sobie już przetestowali, uaktualnili i wiedzą, jak planować, ile dowieść, ile zaplanować w tym momencie, więc nam będzie trudno to. Bardzo fajnie, jakby wywiad, czy tam kontrwywiad, czy inne elementy pozyskujące dane, udało się zdobyć te wszystkie tabele, ale sądzę, że to są jedne z teraz najtajniejszych elementów, które armia... Ale wiesz, to też daje informację o przeciwniku, natomiast to też nie możesz tak stosować jakoś bez sprawdzenia bojowego, tak? No nie, na pewno jeden do jednego tego nie zrobisz, ale Rosjanie mają tą przewagę, że przetestowali, wiedzą, co im działa, co nie działa. No Ukraińcy też, tak, no bo to obie strony, tak, to też. Tylko, że ukraińska armia to nie armia natowska, albo armia nasza, tak? Tak, tak. No to znowuż, dlatego mówię, my mamy od Ukraińców, no ale to się nie przekłada jeden do jednego, tak? Nie. Dobra, pytanie, słuchaj, już takie militarne. Czy Rosjanie mają szansę na przełamanie frontu po zdobyciu Awdijiwki? Jak może wyglądać potencjalna linia obrony armii ukraińskiej? Ja uważam, że nie będzie przedarcia frontu, chyba że Ukraińcy sami zadecydują, że chcą gdzieś Rosjan wpuścić w jakiś worek i tam coś zbudować, wiesz, i tam ich wytłuc w walce manewrowej, której Ukraińcy, dysponując sprzętem zachodnim, byliby w lepszej pozycji niż Rosjanie, szczególnie w działaniach nocnych. Ja uważam, że Rosja będzie dążyła do takich krwawych mikrobitew. Raz Awdijiwka, raz gdzieś indziej, raz jeszcze gdzieś indziej. A jak uważasz, to już takie uzupełniające moje pytanie, ponieważ no wiesz, w propagandzie krążyły takie mapy i takie przekonanie, no szczególnie po tej Awdijiwce, no i też zaczęto wyznaczać te nowe cele. Tak oni to te cele, wiesz, tej specjalnej operacji, to takie są dynamiczne, ale tym najnowszym celem jest odzyskanie, że oni... Nie, wszystkich tych republik, które się przyłączyły. Znaczy republik, regionów, przepraszam. Mhm. Czyli Chersońskiego, Donbasu i Zaporoża. No, to wiesz, jeśli, że Chersońskie jest to takie... Jeśli Ukraińcy dalej będą mieli te deficyty w amunicji, w środkach rażenia, bo... Tylko przeciwko tej, bo Rosja tak naprawdę rzuciła Ukrainę na wojnę na wyniszczenie. No a Rosja jest większa, no to z ekonomicznego punktu widzenia wiadomo, nawet fizycznie jest mniej żołnierzy ukraińskich, żeby się rotować, niż rosyjskich. Rosja sobie rotuje te siły dosyć sprawnie. I na wojnie na wyniszczenie Rosja może spokojnie degradować możliwości obronne państwa ukraińskiego, jeżeli zostanie zachowana taka dysproporcja, jeżeli chodzi o środki rażenia ogniowego, która występowała właśnie pod Awdijiwką, bo Awdijiwka była piekielnie dobrze umocnionym rejonem, ale co z tego, jeżeli nie z tego rejonu nie był prowadzony ogień ze względu na oszczędności
środków wrażenia. Tak, ale pamiętajmy jedną rzecz. Zapominamy, ile, że to ratio tak bardzo się od początku wojny nie zmieniło. W którymś momencie ono się zmniejszyło, tak, na korzyść Ukraińców. Na korzyść, tak. No bo Rosjanie cały czas mają przewagę, jeżeli chodzi o artylerię, tak, i zużycie amunicji, nie? No po prostu używają więcej. Natomiast... O artylerię czy mają przewagę, to bym się z tobą tutaj... Ale, ale ilość, tak? No i zobacz, tak jak z Markiem Kozubelem rozmawialiśmy, oni na początku zużywali 50-60 tysięcy, tak? Ale ze względu na sposób prowadzenia walki ogniowej. Ogniowej, ale potem się zaczęło to zmniejszać. Ale dlatego, że zmienili sposób prowadzenia walki ogniowej, a nie dlatego, że stracili amunicję. A nie. Dlatego, że też zaczęły być problemy, tu się nie zgodzę, z amunicją, o czym wielokrotnie donosili. Dlatego się Wagner skarżył, tak? Dlatego były te problemy, dlatego oni mieli takie straty osobowe, dlatego się oczywiście nikt nie przejmował, bo to więźniowie i tak dalej, ale jakby mieli większe wsparcie artylerii wtedy, to by te straty były mniejsze. No i to możemy dyskutować, czy tam jakieś nie były rozgrywki, tak? Wiesz co, może taką naszą dyskusją, bo nie do końca się z tobą zgodzę, ale to też dobrze. Dobrze, właśnie. Możecie pisać, tak? Natomiast wiesz, teraz im to spadło do 6-10 tysięcy, natomiast co my widzimy? Widzimy, że Ukraińcy tak naprawdę zaczęli oszczędzać mocno tą artylerię po obawie, że nie będą mieli tych następnych dostaw, czekając na te dostawy, no nie chcąc się zupełnie gdzieś tam wyzerować. No i też widzimy, że lepiej i mądrzej obie strony, szczególnie rosyjska, gospodaruje tą artylerią, tak, czyli zmieniła, tak, ten sposób. I na takich konkretnych odcinkach używa bardziej tej, tak, próbuje budować tą przewagę, natomiast no nie ma takiej, że ta przewaga się gdzieś zwiększa. Teraz te argumenty takie trochę poprę w niektórych obszarach twoje, czyli wniosek, ale w niektórych się nie zgodzę, bo tak, i tu też z Markiem ewentualnie bym polemizował, bo jeżeli chodzi o produkcję artyleryjską, Rosja cały czas zwiększa swój wolumen produkcyjny, chociaż sam, jak mówiłeś, Pawle, ona już jest gdzieś przegrzana, już dochodzą do jakiegoś tam sufitu możliwości, ale też bardzo dużo środków dostała ogniowych z Korei, z Iranu, z Korei przede wszystkim i to pozwoliło... I z Birmy, jeżeli mówimy o artyleryjskiej, z Iranu nie dostała. Tak. Z Iranu nie dostała, no to... Nie, znaczy tam rakiety, szachedy, inne rzeczy. Mówię też o artylerii rakietowej, czyli ogólnie artyleria. W każdym bądź razie chodzi o to, że był pewien problem z eksploatacją armat, bo się ulufy kończyły i tutaj było też spowodowane tym, że Rosjanie musieli naliczać na wystrzelenie z danego działa odpowiednią ilość amunicji, żeby po prostu lufy im nie zwiędły, że tak w cudzysłowie dam. I to też było spowodowane nie brakiem amunicji, ale też kwestiami eksploatacyjnymi. Możemy to połączyć dla kompromisu i to nam by pewnie dało nam rzeczywisty obraz tego, że amunicja plus te zużycie spowodowało takie, a inne skutki działania rosyjskiej artylerii. Ale tak naprawdę też rosyjska artyleria musiała przejść na inny system zarządzania na polu walki i rażenia ogniowego. Wprowadzono tak zwany ROK, rozwiecylny ogniowy kompleks, i on jakby odpowiadał za zarządzanie ogniem artylerii, co spowodowało, że ta artyleria już bardziej była rozproszona, nie musiała strzelać taką ilością amunicji, żeby wykonywać zadania ogniowe. I to też jest jakby kolejny element do tej układanki, o której tutaj... No i kolejny element dołóż do tej układanki, o czym się mówi też szeroko, bo tak fajnie dzisiaj się układa, ty bardziej tak optymistycznie, no jednak ta amunicja koreańska no nie trzyma parametrów, mówi się o tym, że 50%, a więc ona nie pasuje do tego schematu, który teraz właśnie wymieniłeś, tak? I schemat jest dobry, ale amunicja jest zła. I to też, Paweł, jest tylko tak zwana choroba wieku dziecięcego, ponieważ Rosjanie dostali amunicję koreańską,
ale nie mieli tabel strzelniczych do tej amunicji. Musieli zrobić na nowo tabelę. Dostali amunicję bez tabel. Nagle jak wprowadzali niby taką samą amunicję, okazało się, że tam wiesz, zupełnie gram prochów tato, gram prochów pramto, inny rodzaj kołnierza na pocisku, który utrzymuje pocisk w lufie. Inne zasięgi, no wszystko inne. I tak. To wszystko wychodziło inne zasięgi. Dopiero po przetestowaniu, bo tam wiesz, dostali amunicję, bo ta amunicja była potrzebna, więc tam nikt się nie przejmował tabelami, tak? Dopiero po jakimś czasie uaktualniono te tabele strzelnicze i ta artyleria już też zaczyna strzelać tak, jak powinna, ze względu nie. Na w przypadku tej koreańskiej i birmańskiej cały czas są problemy, cały czas ona nie jest dostosowana do tego systemu, który mówisz, który oni faktycznie poprawili. No ale okej, okay. Na początku tabele owszem, natomiast mówi się, że około 50% no jest przeterminowanych, tak się nawet szacuje, tak, tej. I no są, wiesz, te przypadki, że no nawet... Póki co artyleria rosyjska strzela i strzela więcej, strzela celniej niestety niż strzelała dotychczas, więc ja patrzę na skutki. Jeżeli są takie miejsca, to natomiast Rosjanie mówią, tak, że ta artyleria... Nie była to na polu walki. Tak, że wiesz, że te dostawy koreańskie zapewnią taki okres przejściowy, gdzie będą mogli nadgonić tą swoją produkcję. Ale to już tutaj, pytanie do ciebie, Paweł, czy im się to uda, bo ty masz bardziej takie częściowo dane. Częściowo tak, a częściowo nie, bo tak jak mówię, oni te moce nawet w tej amunicji osiągnęli i tu możemy mówić o poszczególnych tam typach. I chyba najlepiej jest cały czas w tej amunicji, chociaż też są bardzo duże braki, strzeleckie, takiej zwykłej, a najgorzej na przykład jeżeli chodzi o, co ciekawe, te mniejsze kalibry, tak, czyli te jakieś tam 122 czy tego typu pośrednie, nie? Ale to zobaczymy, bo tutaj mówimy o tym, oni mówią, że tak dobijają, tak, w tych wszystkich do 2 milionów, nie? Ale a jeszcze, jeszcze odpowiadając tak na zakończenie na te 11 pytanie zadane, ukraińska ofensywa spowodowała takie straty w rosyjskim sprzęcie i w rosyjskiej w ogóle w ludziach, że Rosja straciła możliwość prowadzenia dużych operacji zaczepnych. Dużych operacji zaczął. Musi to odbudować, więc nie sądzę, żeby Rosja chciała Ukrainę, znaczy gdyby jakieś były czynniki, które by spowodowały, że jakimś jednym uderzeniem rozwiąże problem ukraiński, może by to zrobiło, ale ja nie widzę takich możliwości. Tak, tylko widzisz, oczekiwania reżimu są i tutaj czasami, no zobaczymy, moim zdaniem będziemy widzieć na pewno próbę w tym roku ofensywy po raz kolejny ofensywy moim zdaniem rosyjskiej, a na pewno, bo to będzie zaraz pytanie o ukraińską, to moim zdaniem ukraińskiej nie. Dlaczego tej rosyjskiej? To znowuż w mojej opinii te względy polityczne. No zobaczymy, gdzie ja jestem w tej drużynie, która rosyjskiej, w cudzysłowie, która mówi, że wygrania Ukrainy nie wolno szukać na polu bitwy w Ukrainie, bo tutaj będzie ciężko. A będzie taka próba. Ja się z tobą zgadzam, też żeby była jasność, to samo uważam co ty, ale to nie oznacza, że reżim będzie tego typu doradców słuchał. Oczywiście będzie tam dyplomatycznie działał swoje i tam te różne, ten Bliski Wschód i inne rzeczy, Trump i tam inne. Co rozmawialiśmy. Tak, ale będzie też takie oczekiwanie, a rosyjscy generałowie mają to do siebie, że będą chcieli się wykazać i będą moim zdaniem pomysły... Zobacz, z jednej strony mówisz, że będą pomysły szalone na Bałtyki, które są bardziej szalone, a z drugiej strony mówisz, że na Ukrainie to nie. No bo to jest mniej kosztowne, a poza tym oni też mają szacunek do ukraińskiego wojska bardziej niż do natowskiego tak naprawdę w tych wszystkich nawet takich rozważaniach, których ja tam gdzieś na forach z nimi pod różną przykrywką toczę, więc tak to moim zdaniem. Chociaż
szanuję też twoją opinię, bo ja uważam, że każdy scenariusz jest tutaj do rozwiązania, tylko trzeba po prostu patrzeć na te indykatory, które by wskazywały na jego dalej. Jeszcze pewnie do tego za moment wrócimy, przejdziemy do pytania 12. To jest pytanie do ciebie. Ja coś tam słabo ich znam, ty ich znasz dobrze. No, że tak powiem, nazwiska. Wódki z nimi nie piłem, ale obserwowałem ich karierę i sposób, a szczególnie teraz sposób walki, jak prowadzą ich zgrupowania. Jakbyś mógł powiedzieć na przykład, może nie wszystkich, bo będzie ich bardzo dużo, tylko jakiegoś twojego, nie wiem, ulubionego, albo znaczy, takiego, który właśnie coś może zmienić na tym froncie, nie? Znaczy tak, w zasadzie taką szarą eminencją tej wojny, tego frontu jest generał Kim, o którym się dosyć, ale dosyć rzadko o nim mówi. Mówi się o Gierosimowie, mówi się o Surowikinie, mówi się o Szojgu, ale Szojgu to jest raczej frontman, a nie jakiś tam stratek i żołnierz, bo to nie ma przeszkody takiego, wiesz, wyszkolenia wojskowego, to jest tylko minister obrony, ale tak naprawdę Gierasimow i Kim. To jest ekipa, która jest sobą od wojen czeczeńskich. Gierasimow był dowódcą tam 58 armii, później wcześniej dywizji, natomiast generał Kim, czy tam później wcześniej pułkownik Kim, czy major Kim był jego oficerem operacyjnym, ten, kto planuje. W rosyjskim dowództwie rola samego dowódcy jest bardzo ważna, bo jeżeli w natowskich sztabach dowódca ma sztab, który mu przygotowuje warianty działań i dowódca podejmuje taki wariant działań, taki, później to sztab realizuje, to jest rola dowódcy w armii natowskiej. Ogólnie, ja bardzo upraszczam, żeby to było jasne. Natomiast w armii rosyjskiej dowódca narzuca sposób walki, a mu sztab musi to realizować, tak? Te wszystkie rozpisywać to na nuty. To ma swoje wady i zalety, o których też można by godzinami rozmawiać. Natomiast tym osobą, która Gierasimowa rozpisuje na nuty wojnę, to jest właśnie generał Kim. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, generał Kim jest takim głównym pomysłodawcą tej operacji. Ja na samym początku, jak odszedłem już ze służby, to zrobiłem coś, taką analizę, taką grę decyzyjną, jakbym wygrał wojnę, dysponując taką wiedzą, jaką mam z nomenklatury rosyjskiej, z doktryny rosyjskiej, takim uderzeniem przez Sumy na Kijów, żeby zagrozić Kijowom, a tak naprawdę później przekierować uderzenie w kierunku Donbasu i rozwiązać w ten sposób problem. To ja nazywałem operacją Sztylet. Oczywiście ona nie miała miejsca, ale to była tylko i wyłącznie taka gra myślowa na ten temat. I tak myślałem, że postąpią Rosjanie. Byłem święcie przekonany, że to jest najbardziej realny scenariusz, żeby jak najszybciej wygrać, bo uważałem, że wojna Rosji na długą metę się nie opłaca. I to chyba też cały czas chyba ten life motyw, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny, przechodzi. Natomiast generał Kim, to jest taki akademik, on do tego bardzo spokojnie przeliczył sobie, że wojna szybka będzie bardziej kosztowna niż długotrwała wojna na wyniszczenie, ponieważ w dłuższej perspektywie pozwoli Rosjanom przygotować się na konfrontację z Zachodem. A szybsza wojna nie pozwoli na szybką konfrontację z Zachodem. Więc dla taką szarą eminencją tej wojny uważam generała Kima. Kolejnego generała, którego bardzo cenię, to jest generał Kuzmienka. Pierwszy dowódca zgrupowania Wschód, który przygotowywał razem z Surowikinem się przed ofensywą. Zresztą jego sztab został pierwszy porażony przed takim uderzeniem i były takie pogłoski, że zginął, tak też zakładałem, ale przeżył i jest chyba doradcą teraz Szojgu, bo parokrotnie widziałem go w otoczeniu Szojgu, jak Szojgu gdzieś jedzie na jakieś spotkanie na froncie, to obok ma właśnie Kuzmienkę. Następnym dowódcą, takim bardzo też, którym w cudzysłowie cenię, jeżeli chodzi o Rosjan, czyli jest niebezpiecznym, to jest generał Pawłow z 58 armii. On został usunięty za krytykę też ministra, więc odszedł. Więc tych generałów mógłbym, Pawle, wymieniać bardzo dużo. I jest tam sporo naprawdę bardzo niebezpiecznych, potrafiących bezwzględnie dowodzić wojskiem, nie patrząc na straty i osiągając cele. Już mówiąc o Mordwiczewie, który teraz ze zgrupowaniem Centrum zdobył Adijewkę, tak? A wcześniej
był rzeźnikiem Azowstalu, też już wielokrotnie zabijany przez Ukraińców i przeżył i dalej dowodzi. Także jest tych dowódców. A jeszcze, poczekaj, no jeszcze raz powtórz, jest tych dowódców. Są sporo, których mógłbym wymienić, co ogólnie świadczy, że o poziomie intelektualnym sztabów rosyjskich mogę szanuję ich możliwości. Co innego możliwości tam taktyczne, sprzętowe i żołnierza rosyjskiego, który ma swoje ułomności, ale jeżeli chodzi o planowanie i takie intelektualne warsztat wojskowy. To a powiedz mi jedną rzecz, no bo z jednej strony ja się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony często widzimy, bo tak mówimy, że po stronie ukraińskiej widzimy takie decyzje polityczne, ale chyba jednak więcej widzimy po stronie jednak tej rosyjskiej. Bo właśnie nawet... właśnie tutaj się z tobą nie zgodzę. Nie zgodzisz. Zgodzę, Paweł. Znowu się z tobą nie zgodzę, ale to tym bardziej będzie nasza dyskusja. Czyli co, uważasz, że te straty, które poniesiono pod Awdijiwką, były tego warte? To jest, a nie można było tego rozciągnąć? To jest decyzja dowódców. Wiem, że Putin, wiem z dobrego źródła, że Putin się do takich rzeczy nie był kompletnie nie mieszał, go kompletnie to nie interesuje. On wojsko nie rozumie w sensie. Ale nie tak, mówimy o Putinie, tak? Mówiło się tutaj właśnie o Gerasimowie, tak, o Szojgu, tak, że on tam. No jak ci mówię, Szojgu jest frontmanem, nie ma za bardzo decyzji takich wojskowych, ma decyzje polityczne, jest jakby namiestnikiem Putina na wojsko, dlatego został ministrem obrony. Człowiek, który nigdy nie był w wojsku tak naprawdę, tak? Bo on przyszedł. Bo to jest namiestnik Putina, żeby pilnować wojskowych. A tak naprawdę Gerasimow z jego sztabem, dlatego Gerasimow został dowódcą operacji specjalnej teraz, jeszcze jakiś czas temu, a Kim jego szefem sztabu, pierwszym zastępcą. Więc to generalnie wszystko robią generałowie, decydują się na tego typu straty, żeby osiągnąć w dłuższej perspektywie te cele polityczne i te cele, które ma Federacja Rosyjska. Więc ja nie widzę tutaj tego sznytu politycznego, który na przykład jest bardzo widoczny, jeżeli chodzi o działaniach ukraińskich, że raz wojsko się wycofuje, bo tam była taka decyzja militarna, później prezydent powiedział, że mają zostać. To do tego to takim przykładem jest Soledar, na przykład bitwa gdzie była taka sytuacja. No, ja widzę jednak, bo wiesz co, widzę, dlatego że szeroko mówiono, tak, że Awdijiwka ma paść przed marcowymi wyborami, ma być zdobyty sukces. No i oczywiście możemy dyskutować, czy sam generał i który przyszedł i zaofiarował to. Ale jednak te względy polityczne, no bo można tą było Awdijiwkę zdobywać trochę dłużej z mniejszymi stratami po stronie rosyjskiej i by pewnie uzyskano ten efekt. Widzisz, im dłużej się zdobywa dany obszar, to i tak to generuje ci straty, a im dłużej generuje ci straty, tym dłużej musisz odtwarzać gotowość boły. Wiesz, linie zaopatrzeniowe były pod, tak naprawdę była otoczona, tak, nie trzeba było... Zrywasz plaster, który jest przyklejony na ranę szybko, czy wolno starasz się? Dobra, teraz trochę tak myślę, że ze mną się tak droczysz. Ale dobra, no pozwoliłem sobie na pewnego przyjacielskie Pawle droczenie. W każdym razie ja wychodzę z takiego założenia, że tak zgadzam się z tym, że Awdijiwka musiała być zdobyta względów politycznych, że to był najsilniej umocniony rejon i można to sprzedać bardzo, bardzo ładnie, wiesz. Ta mitologia wojny jest potrzebna i te miejsca mityczne też są potrzebne. No i teraz jest właśnie po to jest ta mapka właśnie tych celów, dlatego się pytałem. No i znowuż możesz powiedzieć, że politycznie nie, no ale ktoś w tą mapkę przygotował, reżim i propaganda pcha, że w tym roku wyzwolimy cały Donbas, Zaporoże, tak. No może z tym chersońskim problem, no ale to może na przyszły rok zostawimy i w przyszłym roku koniec wojny. No takie chodzą, że tak powiem, różne pomysły.
Bo też powiedzmy sobie szczerze, Rosjanie zaczynają być zmęczeni wojną, nie? Bo my mówimy tylko tak o tej stronie ukraińskiej, natomiast władza też robi badania i widzi, że Rosjanie to by już chcieli, żeby ta specjalna operacja się zakończyła, bo jakieś korzyści to dla nich to specjalnie nie ma. Jeżeli chodzi o generałów, to generałowie rosyjscy nie są zmęczeni, nabierają doświadczenia i stają się coraz bardziej niebezpiecznymi przeciwnikami na polu walki. Jeżeli nasza armia natowska spotka się z nimi w styczności, to będą mieli przewagę przede wszystkim umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i brania pod uwagę tych strat łatwiej tak, niż to na pewno jednostki natowskie, więc tutaj tak, to na pewno tutaj traktowałbym ich jako atut. Tak, to na pewno, tylko mówię, że wiesz, że teraz narzuca się jednak pewną taką, bo czasami wiesz, bo ty mówisz, że nie ma tej politycznej, no jeżeli robisz taką propagandę i narzucasz, a ja widzę, bo narzucasz taką narrację, że Paweł, wojsko jest od tego, żeby realizować cele polityczne, tak? To jest, my jesteśmy narzędziem polityki jako. Nie, no dobrze, ale wiesz, w tym momencie ta polityka gdzieś, no okej, no ale wiesz, no to nie mówmy, skoro mamy cele polityczne i cele polityczne są właśnie bardzo takie ambitne i agresywne, to nie mówmy trochę, że dowódcy, tak? Że tu nie ma wpływu, tak? To nie jest może tak, że Putin. Bo ty tak postrzegasz, że Putin, dobra, mówi tu przesuń w prawo, tu w lewo, ukraińskiej tak było, nie? Ja to w ten sposób rozumiem, Paweł. A chodzi mi o to, że wiesz, narzuca się pewną taką, te cele właśnie, bo one się zmieniły, tak? No bo jeszcze jakiś czas temu... I teraz się adaptuje, no i te cele właśnie polityczne wyznaczają te cele wojskowe. No i możesz powiedzieć, że to jest normalne, no bo tak... To z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia rosyjskiego to jest normalne, natomiast tam nie jest tak, że Putin na przykład przesuwa armię w lewo i mówi, macie atakować, tak? A takie to miejsca... To też zgoda. A takie miejsca miały Ukraińców. To chodzi mi o to, że ta właśnie ta sfera polityczna po rosyjskiej stronie ma w tym momencie większe znaczenie i zaczyna trochę takie... Właśnie tak, zdobyliśmy Awdijiwkę i tam co niektórzy już tam marsz na Berlin, tak, i Warszawę, tak, nie? W tej ale propagandzie. To jest propaganda. No, ale przez to takim celem dla wojska jest właśnie zdobycie całego Donbasu, zdobycie Zaporoża, będzie już ciężkie, tak, no i tego Chersońskiego, bo wtedy można by otrąbić ten rozejm, zatrzymujemy wojska, dalej nie idziemy faktycznie. Ale nie możesz, możesz wojsku powiedzieć, że jak zdobędą ten rów, to będzie koniec wojny. Musisz tą marchewkę przed tym osłem trzymać na kiju cały czas dalej. Słuchaj, Nie chodzi o wojsko, tylko chodzi o to, że wtedy do zachodu masz informację, my już swoje cele zrealizowaliśmy. Będziemy ziem jak gdyby bronić przed Ukraińcami. Ale o to chodzi, żeby Zachodowi nie powiedzieć, jakie ma się cele i że mamy cele bardzo ambitne, żeby mieć z czego schodzić po prostu. I Rosjanie... Ale oni już to powiedzieli. No i to dlatego nie już... będą... I dlatego, Paweł, nie będą zmieniali narracji. Nawet jeśli te cele rzeczywiste, które mówią, które nie mówią, a rzeczywiście stawiają dowódcy, bo wiedzą, jakie są rzeczywiste cele, oprócz tych propagandowych, są zupełnie inne. I tutaj będziemy mieli tutaj dyskusję między nami i najprawdopodobniej obaj mamy rację znowu, tylko troszeczkę inaczej na to patrzymy. No dobrze, no wiesz, faktycznie tam, jeżeli chodzi o generałów, mogą co innego wyznaczać, a co innego, wiesz, przekazywać, tak, to jest tak. Chociaż lepiej, jeżeli to jest koherentne, niż moim zdaniem się rozjeżdża. To Rosja. Ale to Rosja, to też prawda. To teraz przejdźmy do Ukrainy. Czy Ukraina ma szansę odbić swoje ziemię? I czy Zachód na to pozwoli? Szansę ma, jeśli zostanie uzbrojona w taki sprzęt, który jej to pozwoli zrobić. To jest jednoznacznie. Przede wszystkim musi mieć odpowiednie wsparcie lotnicze i musi mieć umieć lokalnie gdzieś wykorzystać oddziaływanie swojego lotnictwa przeciwko Rosji, co jej się udaje przegonić i ukuć systemy rażenia lotniczego rosyjskiego, co na ostatnich przykładach
mamy te spektakularne zestrzelenia bardzo, bardzo widowiskowe samolotów, ale też uderzenie na środki rażenia ogniowego. Jeżeli Ukraińcom uda się gdzieś w przestrzeni jakiegoś czasu zrobić tą przewagę powietrzną, co uważam za mało prawdopodobne tak naprawdę, to może się pokusić o odbicie tego terenu. Moim zdaniem, jeżeli Rosja sama się stamtąd nie wycofa, to Ukraińcom będzie bardzo ciężko odbić ten teren. Pytanie, w jaki sposób doprowadzić, żeby Rosja się do tego wycofała. Czy na przykład uderzenie rosyjskie w inny obszar i osłabienie tego obszaru na tyle, żeby coś Ukraińcy zrobili, to jest jeden life motyw, który może doprowadzić do tego. Inny to jest samo wycofanie się Rosjan z tego obszaru, a kolejnym to jest uzyskanie takiej umiejętności uzyskiwania lokalnej przewagi powietrznej, żeby sobie ten teren po prostu wywalczyć z powrotem dla siebie. I to jest tylko i z wojskowego punktu widzenia tak to widzę. Jaki poziom strat osobowych, sprzętowych dla Rosjan jest akceptowalny? Czy jest możliwość, że straty sprzętowe przekroczą ich zdolności odtworzeniowe? Jeżeli Rosja przestanie mieć inicjatywę na polu walki w wymiarze taktycznym i operacyjnym, to znaczy, że takie są braki w sprzęcie, że może się tylko bronić i nie realizować na innych odcinkach działań ofensywnych. Póki co Rosja cały czas zachowuje inicjatywę i realizuje działania ofensywne w różnych punktach, zmieniając środek ciężkości uderzenia raz z jednego miejsca, raz z drugiego, raz z trzeciego. Jeżeli potrafi to realizować, to znaczy, że straty sprzętowe są na tyle małe, czyli nie sięgające 30%, które są w stanie odtworzyć, co nie znaczy, że odtwarzają to w równej jakości, jak mieli na początku wojny, ale o tym już tutaj rozmawiamy. Tak, tu pełna zgoda, tak, tego potencjału z początku wojny nie będzie ciężko, jeżeli chodzi o osobowo, chociaż osobowo łatwiej niż chyba... Ale też to bardzo dokładnie chyba na nuty dzisiaj Już mówiliśmy o tym. Tak. Bo osobowo można, oczywiście będą straty dla gospodarki, ale to jest zupełnie inna dyskusja, natomiast żeby wyjąć z gospodarki, dolać, to Rosjanie są w stanie. Z wojskowego punktu widzenia są w stanie, tak? Ale mówię, takim symptomem jest umiejętność realizacji zadań na polu walki, szczególnie przechodzenie... I to też trudno jest tak porównywać, bo widzimy też, że ta pomoc też dla Ukrainy faluje, tak? A więc nie mamy jak gdyby porównywać, bo ona nie jest też stała, tak? Dopływała, nie dopływa, dopływa, no też, nie dopływa. To też nie ułatwia Ukraińcom planowania własnych działań. Planowania, dokładnie, tak. A więc też muszą być bardziej ostrożni. Już kontynuujemy, bo tutaj do mnie syn przyszedł się coś zapytać, musiałem odpowiedzieć. Słuchajcie, 15 pytanie, jak oceniasz możliwości produkcyjne w odniesieniu do strat? No to chyba trochę podobne. Do strat w okresie tych dwóch lat. Dla mnie, Paweł, tutaj dla mnie ty jesteś autorytetem, ten 15 pytanie to bardziej do ciebie bym... Jak oceniasz możliwości produkcyjne sprzętu w odniesieniu do strat w okresie? No to jest gonienie króliczka. Tak. To jest cały czas gonienie króliczka, szczególnie jeżeli chodzi o precyzyjne. Bo wiesz, ja się mocno analizowałem możliwości szkoleniowe, obiektów szkoleniowych i tak dalej, i tak dalej. Jest lepiej, tu jest lepiej. Natomiast tak, spraw gospodarczych raczej polegam na twoich analizach. Tu jest w mojej ocenie gorzej, natomiast nie jest tak źle, żeby nie móc prowadzić konfliktu. Tak, oni mówią, to ja ten konflikt oni nazywają prowadzenie wojny w sposób zrównoważony. To jest jak nazywać z każdym rokiem. Chodzi o takie proste możliwości. Coś, co kosztowało w zeszłym roku kwotę X, w tym roku potrafi kosztować kwotę dwa razy X. Nie? No, bo, to znaczy, wiesz co, ja na przykład spotkałem się i to ty możesz mi zweryfikować takim... Dwa, trzy nawet czasami są. Na przykład koszty wyprodukowania kalibra ze względu na to, że muszą pozyskiwać części z innych źródeł niż jakimiś takimi powiedzmy szemranymi kanałami wzrosło co najmniej o 30% na przykład. Nie wiem, więcej nawet.
Tak, przynajmniej. Więc uważam, że jeżeli mówimy na przykład o kalibrach, to dobra, to jest tak na osobną i też prywatną. Mhm. Uważam, że więcej, tak? I też jestem w stanie ci wytłumaczyć, dlaczego być może też zrobimy kiedyś jakiś taki właśnie materiał bardziej stricte ekonomicznym. Te koszty rosną i to jest też problemem. One rosną też, słuchaj, na zachodzie. Tutaj jakbyśmy nie liczyli. No jest podaż, jak to się mówi, tak? Tak, jest popyt, jest podaż, tak. Czasami nawet obie strony chcą pozyskać tą samą na przykład amunicję, tak? No, konkurują tak, sobie u dostawcy, konkurują, tak? Tak sobie nawet w konkretnych krajach, tak? Bo mówimy i czy Ameryka Południowa, czy też Azja. I czasami to są jakieś tam decyzje bardziej właśnie polityczne, natomiast no to również zwiększa tą cenę, która była pierwotnie, tak? Nawet no takie rzeczy jak koszty nitrogliceryny, tak, bawełny, no to wszystko idzie w górę, tak? Koszty teraz stali, żeliw, no nawet takie rzeczy, co ostatnio się wydarzyły, tak, czyli tam im się uszkodziła huta. No wszystkie te elementy mają wpływ i zmieniają tą produkcję. Natomiast nie jest tak, że to stopuje Rosjan do prowadzenia konfliktu. Tak, to powoduje problemy i prymitywizację. O której mówiliśmy wcześniej. O której mówiliśmy. Przez to coraz więcej ludzi musi pracować, bo to też, i to jest na przykład bardzo wąskie gardło przy wytwarzaniu, i nakłady kapeksowych nie ma. Czyli to jest, wiesz, my możemy prowadzić ten konflikt, ale żeby go zwiększać i eskalować i walczyć z NATO, nie ma, bo nie ma nowych fabryk. A żeby zwiększyć teraz produkcję, musiałaby nastąpić automatyzacja i odwrotny proces. A oni przecież sprymitywizowali to. Więcej ludzi trzeba, żeby wytworzyć często i dosypać do gospodarki, a nie ma nowych mocy takich wytwórczych. I teraz, chyba, wiesz, zaczynają się takie wąskie... Chyba, że Chiny wejdą tutaj do gry ze swoim... A, i poczekaj, no jeżeli wejdzie jeszcze jakiś inny gracz, to jest zupełnie, mówimy tu i teraz, tak? No to wiesz, tak, jeżeli będziemy mówić, jeżeli Stany Zjednoczone wyślą swoje wojska, jeżeli Polska i Francja wyśle swoje wojska na zachodnią Ukrainę, jeżeli coś tam, nie, no to nie mówimy... Tylko mówimy, że jest stagnacja, ale tą stagnację może wejść jakiś czynnik, który może to zmienić w jedną albo w drugą stronę, prawda? Tak, tylko wejście Chin też, to też nie jest taki prosty proces, bo nawet teraz Rosjanie chcą pożyczki z Chin, nawet nie chcą, żeby Chiny pożyczyli, tylko żeby wypuścić obligacje skarbowe denominowane w juanach, i Chińczycy się nawet na to nie chcą zgodzić, co pokazują, że są bardzo ostrożni ze względu na swoją obecną też, obecne problemy gospodarcze. Być może no kiedyś też się zgodzą, tak? Tego no ja nie mogę. Oni też mają problemy militarne, bo ostatnio też Chinami militarnie się zacząłem zajmować i oni też... Nie jest tak różowo, jak oni przedstawiają, to tak też propaganda trochę, nie? Ale dobra, to też możemy kiedyś inny odcinek zrobić. Przejdziemy sobie do 16 i będziemy się powoli, bo już ponad 2 godziny, zbliżać do końca. Znając od początku wojny w Ukrainie zapotrzebowanie amunicji czołgową, artyleryjską... Ojej, tu coś mi się skasowało. Ja dlaczego nasz rząd nie od razu nie zwiększył kilkukrotnie możliwości produkcji? Tak, pytanie do Macieja. Znając od początku wojny w Ukrainie zapotrzebowanie na amunicję czołgową i artyleryjską, dlaczego nasz rząd od razu nie zwiększył kilkukrotnie możliwości produkcyjnych tychże wymienionych? Zwiększył, ale możemy dyskutować o ile. Tak. Ja nie komentuję spraw produkcji naszej amunicji w liczbach i tak dalej z różnych względów. Czy ich znam, czy ich nie znam, to uważam, że to nie jest miejsce, żeby dyskutować. Możemy globalnie podyskutować, żeby tutaj zadającego pytanie też w jakiś sposób zaspokoić tego typu wiedzą. Znaczy budowanie możliwości produkcyjnych amunicji to nie jest po prostu zasadzanie rzodkiewek w ogródku. To trzeba mieć odpowiedni cały cykl dostawców półproduktów, których nie wytwarzamy w Polsce. Nie wszystkich elementy są wytwarzane w Polsce.
i trzeba to zakontraktować, wynegocjować kontrakty. Każdy z tych kontraktorów nie sprzedaje tego spółki, tylko po prostu chce jakiś długotrwały proces dostawczy to zrobić. I z kolei my musimy też zaplanować, żeby to przyjąć, gdzieś zmagazynować, ale też proszę pamiętać, że z produkcji amunicji jest dużo środków, to jest też kosztowne ekologicznie. I produkuje się bardzo dużo odpadów, których też trzeba utylizować i to też jest kosztowne, szczególnie w warunkach prawnych Unii Europejskiej. I to też na to trzeba zakontraktować odpowiednie miejsca, środki. I nie jest to tak szybko zrobione, jak to może zrobić Rosja, która nie musi zwracać uwagi na tego typu tak i chętnie może podpisywać długookresowe kontrakty, czy im się znaczy, to... Znaczy tam, wiesz, mamy zupełnie inną sytuację. Tak, tu mamy tak. Jakieś, powiedzmy, firma, która produkuje, no niech będzie to amunicję. No i teraz, dlaczego ona ma zwiększać produkcję? Bo coś usłyszała, no musi dostać zamówienie, to zamówienie musi być wieloletnie, ona nie będzie uruchamiać dużej produkcji, jeżeli mamy zamówienie tam roczne, tak, no jeżeli mamy wieloletnie i to trwa, tak, my mamy jakąś tam procedurę przetargową, to tam, w Rosji odbywa się to... Może w cudzysłowie z dnia na dzień, w cudzysłowie z dnia na dzień. Tak, no ale z grubsza macie zwiększyć, jak nie, no to do łagru, tak, no teraz bardzo też upraszczam, bo tak też to nie wygląda, no ale to mniej więcej się do tego sprowadza, nikt się nie będzie pytał, czy to kontrakt na 5 lat, jakiej wielkości, tylko ile mamy, będzie pytanie, ile mamy produkować. I tych środków odpadów nie Rosjanie się tak, też nie jakie koszty też, nikt się nie będzie tam, wiesz, zastanawiał, czy to jest opłacalne, czy nieopłacalne, czy no mamy poddostawców. I no o wiele łatwiej, ale w drugą stronę, jeżeli Unia i te firmy zachodnie zaczną się rozpędzać, bo one się tak naprawdę dopiero rozpędzają, tak, ta produkcja jest zwiększana, Moce i technologiczne są o wiele, wiele wyższe. Dlatego o tym często właśnie my mówiliśmy dzisiaj, że to okienko dla Rosji nie jest długie z tego na przykład z tego punktu widzenia, tak? No bo jeżeli oni będą sobie tak pykać i będą czekać 5 lat w stylu, że na wyniszczenie, to może się okazać, że za 5 lat no będą mieli zupełnie tą armię natowską w innym punkcie, tak? I też inną armię ukraińską w tym. I też inną armię ukraińską, która być może będzie właśnie technologicznie o wiele, wiele bardziej zaawansowana. A więc dlatego ja często się nie zgadzam, że Rosja może sobie pozwolić na konflikt długotrwały, bo ona właśnie, i tu odpowiadam tym dokładnie to, co oni mówią, czyli Rosja nie walczy z Ukrainą, Rosja walczy z NATO. Z Zachodem, tak? Bo może z NATO to też złe słowo, ale z Zachodem jakimś kolektywnym, który się budzi wolniej, szybciej, ma jakieś tam przestoje różne ten. Natomiast jeżeli to będzie tak trwało i szczególnie jeżeli Rosja będzie eskalować, to wiesz, to będzie jak gdyby tą czujność i ten zapał no nie będzie maleć. Bo jeżeli ten konflikt będzie właśnie tak gdzieś wygasał, się tam będzie tlił, wiesz, taki, no niby coś tam się dzieje, ale tam strzelają się, wiesz, co dwa dni, rozumiesz, to zainteresowanie wtedy będzie też w tych społeczeństwach zachodnich, no dobrze, no coś tam się dzieje, no ale to w sumie to się chyba, nikt nie ginie tak za bardzo tam, wiesz, czyli zamrożenie tego konfliktu. Rosja ma rozbiegane państwo, rozpędzone państwo, rozbiegane państwo już w system wojenny, taki quasi wojenny w sensie. A to jest następny problem, bo teraz poruszamy następny problem, że teraz przejście z systemu wojennego, znaczy półwojennego, bo on nie jest moim zdaniem cały czas wojenny, z powrotem do cywilnego, to jest katastrofa gospodarcza, tak? No bo trzeba będzie się liczyć z bardzo dużymi spadkami produktu krajowego brutto, no i z problemem, no jak się płaciło. Dlatego Rosja też się tak mocno nie rozpędziła tak w tych wojennych swoich... Albo też nie mogła, tak? Może to też tak, wiesz, może i by chciała, nie? Ale nie mogła. I teraz jeżeli się komuś płaci dwu, trzykrotnie więcej, podniosło się pensje, a takie też były przypadki, no i co? I teraz mu się zaproponuje, no to teraz będziesz zarabiał połowę tego, co zarabiałeś, nie? No tu są takie typu problemy, tak? To i teraz co? Szyłeś odzież dla wojska, mundury, i co teraz będziesz sukienki szył? Gdzie? Na Białoruś? No wiesz, rozumiesz, tak? Tu miałeś dobry kontrakt,
dostarczałeś konserwy, a ty teraz będziesz musiał konkurować, nie wiem, z jakimś... Na rynku cywilnym, tak. Na rynku cywilnym, tak? A ty w ogóle masz marże takie, a teraz będziesz musiał mieć takie i no cała restrukturyzacja, tak? No to jest od razu, tak? Zejście o ileś procent przez kilka lat. No, tak? No, bo w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej przecież. No, tak? Jest ten przykład tych Niemiec, tak? Kiedy tak naprawdę spadek nastąpił dopiero po zakończeniu konfliktu gospodarki, upadek, a nie w trakcie, tak? Czyli bombardowania tak nie, jeszcze no, oni nie odczuły, tak jak na przykład... Przejście na ten tryb pokojowy, tak. Tak jest, tak jest. Lecimy do następnego punktu chyba, Już kończymy powoli, bo mamy już takie pytania luźne. O matko. Chcesz odpowiadać? No słuchaj, no chyba już odpowiadałem na te pytania, tak? Dlaczego? Bo u Patrycjusza Drzyski, kiedy opowiedziałem, skąd jestem i co, bo to już zacząłem to mnie mocno pytać, tak, i wiesz, ja nigdy w relacjach, i tutaj potwierdzisz, Paweł, nawet jak my się spotkaliśmy jeszcze wcześniej, to nigdy nie ukrywałem, skąd jestem, tak? Ja tylko powiedziałem, żeby nie eksponować za bardzo tego, bo my się spotkaliśmy już jakby tam w jakiś sposób współpracowaliśmy jeszcze zanim powiedziałem, gdzie pracowałem, bo uważam, że to jest jakby uczciwe, mówiąc z ludziom skąd mam... A to powiedz, bo nie każdy też oglądał ten program, bo to jest sporo ekonomicznych Tak, byłem oficerem wywiadu wojskowego, który 15 lat przepracował właśnie na badając Rosjan, można powiedzieć wiwisekcją taką operacyjną przez ostatnie 15 lat mojej służby. W ogóle jestem żołnierzem, ponad 25 lat przesłużyłem, mam pełną emeryturę, więc to też jeden z tych faktów, które zadecydowały, że zdecydowałem się odejść ze służby. Dobrobyt, emerytura, tak. Tak, no to jest kwestie, słuchaj, kwestie merkantylne też mają znaczenie dla funkcjonowania w życiu, więc tutaj... Tak jest. Lecimy, słuchajcie, do 18 pytania. Czy uważasz, że Rosja może wzmacniać lub inspirować protesty społeczne w Europie? No i tu akurat jest przytoczone obecne protesty rolników w Europie. Znaczy każdy deficyt, każdy możliwość polaryzacji, czy to w wymiarze międzypaństwowej, czy wewnętrznej, to Rosja, czy może to generować, czy może to podsycać, czy może to wykorzystać? Nasze takie błędy wewnętrzne, które są przypisane do bycia demokracją, to Rosja będzie to wykorzystywać, czy to w każdym wymiarze, wiesz, wojny informacyjne, a tych uderzeń informacyjnych, operacyjnych z tej działki wywiadowczej, której nie jest bliska, to jest po prostu cały wachlarz i kaskadowe, czy symultaniczne użycie tego wszystkiego na danym kierunku pod daną ideę i poddany przekaz może dać obiecujące skutki dla Federacji Rosyjskiej. Także uważam, że nie mam dowodów, że to było generowane przez Rosjan, ale może było odpowiednio inspirowane poprzez niekinetyczne działania operacyjne, chociaż nie wykluczam, ale przede wszystkim takie działania w ramach szeroko rozumianej wojny informacyjnej. Dobra. Trudne pytanie teraz będzie... Coś się chyba mi nie dodało. Czekaj, w razie zrobimy tak. Technika okopowa. Dobra, no napisałem kiedyś taki analizę dotyczącą blizny wojny, nie wiem czy pamiętasz, Pawle, i tam opisałem, tak. jak ta wojna okopowa wygląda. Ona w zasadzie nie odbiega od tego, co było w pierwszej, a bardziej już w drugiej wojnie światowej. No, biorąc pod uwagę, że Rosja przyjęła wojnę na wyniszczenie, chociaż jak tutaj wspominaliśmy z Pawłem, nie do końca ten czas wojny na wyniszczenie Rosji odpowiada, bo będzie musiała gdzieś szukać jakichś innych rozwiązań, bo to okienko się kończy, ale niestety ta wojna okopowa powoduje to, że no do tego okopu można też wsadzić żołnierza o znikłej wartości bojowej, czyli tego przeszkolenia, bo zużyć amunicję, żeby go wykopać z tego okopu, to też trzeba dużo zasobów, mimo że ten żołnierz nie jest zbyt wartościowym merytorycznie na polu walki.
to jednak wrzucić w ten okop środków artyleryjskich, grupę szturmową, sprzęt, który musi podjechać pod ten okop, no to to są wszystko zasoby. I Rosja, przyjmując ten typ walki i rozwijając cały tym walki, no stwierdziła, wiesz co, tutaj jest, mam taki bardzo ciekawy wniosek, Pawle, że ona, wielu analityków rosyjskich też na to zwraca uwagę, że właśnie ta wojna okopowa świetnie się nadaje do realizacji celów i walki z przeciwnikiem dysponującym większą przewagą technologiczną nad armią rosyjską. Ale czy to trochę nie gra też, że Ukraińcy w sumie to robią trochę też podobnie? Tak, no miejscami, jeśli nie mają przewagi, no to wolą się okopać i wtedy, no słuchaj, no to są wnioski, że walcząc z przeciwnikiem, który ma przewagę, to lepiej się zakopać i oczekiwać na jego podejście i go w ten sposób redukować, zużywać jego zasoby, etc., etc., etc. No wszystko to mówiliśmy w tym naszym spotkaniu. O co zapytałbyś człowieka, który zna wszystkie tajemnice Kremla i załóżmy musiałby szczerze powiedzieć całą prawdę? Gdzie się znajduje guzik atomowy? Dobra. Ja nie wiem, ale może ktoś by wiedział. Znaczy wiesz co, tak w cudzysłowie, czyli jak funkcjonuje rosyjski system odstraszenia, bo to jest jedyna tak naprawdę w tej chwili polityczna siła Federacji Rosyjskiej, broń atomowa. Bo gdyby, wyobraź sobie Rosji bez broni atomowej. No wiele by rzeczy uprościło. Dokładnie. Dobrze, to teraz pytanie 21. Właśnie, to jest też ciekawe. Już dajemy 21. To teraz w drugą stronę, to jest ciekawe pytanie. Czyż służby zachodnie są w stanie przeprowadzić operacje dezinformacyjne, takie jak prowadzi Rosja wobec nas, wzniecać separatyzmy w Rosji, podburzać muzułmanów, wzniecać konflikty pośród mniejszości czy niechęci wobec Chin, na przykład sugerując, że chcą odebrać swoje dawne ziemie? Wiesz co, mogłyby to realizować, zresztą za czasów zimnej wojny przecież były takie operacje wspierające ruchy wolnościowe w krajach komunistycznych, zresztą Rosjanie, tak, Sowieci to samo robili w stosunku do krajów, gdzie podbijano kwestie właśnie tych rewolucjonistyczne, szczególnie te komunistyczne. Ale czy teraz, wracamy do dzisiejszych. Ja uważam, że w tej chwili jesteśmy w takim obszarze, gdzie Rosjanie lepiej to odczytują, mają w zasadzie wpisane w swoje doktryny te wywiadowcze prowadzenie tego typu operacji, tu się zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o państwa demokratyczne, tutaj nie jest tak do końca. Nie wiem, jakie mają doktryny na przykład Amerykanie czy Francuzi. Domyślam się, że mogą mieć takie elementy, które coś takiego realizują. Natomiast w większości państw demokratycznych, takich jak Polska czy tam mniejsze, my nie mamy możliwości realizacji prowadzenia takiej kompleksowej oddziaływania na Rosję. Poza zbieraniem informacji, wywiad nie realizuje działań inwazyjnych, tego typu wojny informacyjnej. To w państwach demokratycznych realizowane jest na poziomie tak zwanego stratkomu, komunikacji strategicznej, realizowanej przez polityków przy wykorzystaniu odpowiednich specjalistów, też specjalistów od wywiadu. Oddziaływanie typowo takich służb, które to realizują, no mogą to mieć na przykład Amerykanie, ale nie jestem tego pewien do samego końca, czy coś takiego mogą przeprowadzić. Nasze służby wywiadowcze w swojej doktrynie, poza zdobywaniem informacji, pewnymi bardzo ograniczonymi działaniami, podobnymi do tego, co tutaj jest pytanie, to nie mogą realizować tak kompleksowo operacji informacyjnych, jak to robią Rosjanie, czy Białorusini, czy Chińczycy, bo Chińczycy też, tak? No tak, to prawda. No i słuchajcie, przeszliśmy już do ostatniego pytania. Jak Rosjanie manipulują umysłami ludzi, w tym polityków, przez media, organizacje pozarządowe oraz prefabrykaty, szkolenia specjalistyczne, maszyny, aby mieć najlepsze tak zwane back for buck?
O matko, Rosjanie mają coś w różnych doktrynach. Ja się śmieję, że pierwszą taką osobą to był Kaszpirowski, który w latach 90. robił wielką furorę, ale nie poważnie. Rosjanie badają te możliwości, szczególnie oddziaływania społeczne w tak zwanej sferze informatyki czy cybernetyki, czy tej całej medialnej, co teraz wykorzystujemy do edukowania społeczeństwa pod względem bezpieczeństwa, to co ty, Paweł, robisz na kanale. No tych technik do docierania do audytorium jest bardzo dużo. I Rosjanie korzystają, czy tam służby wschodnie ogólnie korzystają z tego typu narzędzi. Te narzędzie, ale to narzędzie to nie tylko przekazu, trzeba zrozumieć, to też są narzędzia analizy zachowań społecznych, które można bardzo, bardzo łatwo i bardzo precyzyjnie zdobywać z sieci. Te wszystkie agencje, czy wszystkie firmy, które realizują kwestie informatyczne, ściągają od nas informacje, bo wiedzą, co klikamy, wiedzą, jak rozmawiamy, wiedzą, na co patrzymy, ile zbieramy informacji i co nas interesuje. I w cyklu statystycznym umiejętność zbierania tych informacji przez dane państwo i odpowiednie korzystanie z inżynierii społecznej, inżynierii politycznej, wykorzystywania tego do swoich celów, no to Rosja ma specjalne wydziały w FSB, w SWR-ze, w GRU, które analizują to pod tym względem, odpowiednio kreując przekazy albo przygotowując swoich przywódców na pewnego rodzaju prowadzenie wojny informacyjnej zarówno do przeciwnika, jak i do swojego społeczeństwa. Tak, ale ja myślę, że nie ma takiego myślenia aż tak ekonomicznego, że szuka się z najlepszego zwrotu z inwestycji. No pewnie... Wiesz, no próbuje się różnych rzeczy, tak? I raz coś, bo to jest też czasami trochę w przypadku, no pewne rzeczy, tak jak w wywiadzie, coś się uda, coś się nie uda, tak? No i teraz jak zarządzanie się uda, no to mamy, tak, mamy zarządzanie, tak, to mamy duży zwrot z inwestycji, a jak się nie uda, to co? Tak, a więc... Tak, to jest zarządzanie ryzykiem, jak w inwestycjach, jak w kwestiach trzeba biznesowych. Trzeba to zdywersyfikować, tak? Myślę, tak. I mieć wiele tych czynników działania. Dywersyfikacja wprowadzenia działań operacyjnych, wywiadowczych jest bardzo ważna, bo to zmniejsza ryzyko niepowodzenia. Tak, no bo jak wiecie, że tylko straty, będziemy wpływać na polityków, bo to ma duży, ostatnio dało duży wzrost, no. Mówię wzrost. Duży zwrot, no to do błędnych wniosków dojdziemy, że... No bo tylko to, tak? Tylko to, nie? No i się coś tam zmieni. To się może nam odwrócić, może się koniunkcja odwrócić, że tak, tak, nie będzie. Tak, więc trzeba po prostu mocno dywersyfikować te działania. Ale wiesz co, nic... Ale jeszcze bardzo ci powiem, że teraz nie jest problem z informacją, z dostępem do informacji, tylko jest problem z analizą i z segregacją, dlatego tutaj jest też bardzo ważna rola i najlepsze służby wywiadowcze wykorzystują sztuczną inteligencję odpowiednio programowaną do tego, żeby wspomagała ten proces zdobywania, analizowania, czy takie, może nie analizowania w takim sensie analitycznym, wyciągania jakichś tam wniosków, ale także segregowania i dystrybucji informacji do odpowiednich osób, które mogą to na podstawie swojego doświadczenia, intuicji przygotować odpowiednie dane dla decydentów. I tutaj ten rola, bo tutaj autor pytania pewnie też chciał pewne te kwestie techniczne, jak to jest robione. Wszystkie wywiady najbardziej poważne, które liczą się, bez sztucznej inteligencji w tej chwili nie są w stanie prowadzić o szerokich działań takich, które są tutaj ujęte w tym pytaniu. Okej. Dobrze, to byśmy w takim razie chyba zakończyli. Jeszcze chyba tak długiego wywiadu to nie miałeś. Mam nadzieję, że to był najdłuższy. Ale to przygotowałaś mi pytania, także tak. Do samego końca miałem ambicje. Żeby... Tak, chciałem, żeby wszystkie pytania padły. Dziękuję widzom, że chcieliście spędzić z nami ten tak długo czasu wieczór. Dziękuję Maćku, że poświęciłeś się dla nas i dla widzów. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać kanał, lajkować, komentować i też jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach, pewnie do tutaj
do rozmów z Maćkiem nieraz wrócimy, a więc będzie można do nich też wrócić. Ja ze swej strony dziękuję, życzę miłej nocy, trzymajcie się, cześć. Cześć.